dobry, witajcie państwo! Cześć, siemaneczko, witamy. Dzisiaj Eldenik, Sosek zaprezentował swój taniec zgodowy. I co, jedziemy dalej? Cieszę się, zobaczymy, że was wszystkich widzę, no co? Wszystkich jeden na razie. Ja! Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Czekaj, muszę... Dobra, leć dalej, bo powiem ci, już tak dawno nie było Eldenika, że ja zapomniałem, w którym momencie jesteś. No ja trochę próbuję cały świat. Konkretnie. Okej. Okay. Dobra, git. Ja jestem w jakimś tym... W tym złotym drzewie, w jakimś dungeonie. Tak, w jakimś dungeonie. I nie wiem, co tu mam zrobić, więc zaraz mi pomożesz, tylko czekaj. Robię ten... A powiedz jednak mi tam... 2 minuty to chyba za mało. No. Możemy też na 5, następnym razem to się nie jest problem, nie? No bo jednak zrobienie wszędzie tych reklam... No, no to zmień sobie na 5 i pojedziemy na 5 minutach, lecieć i tyle. No. Nie jest jakiś problem to zmienić, nie? Wiesz, aha, bo teraz wspomnijesz na reklamy, tak? Już jestem, patrz. I tu jest sobie taki dungeon, gdzie jest w cholerę krabów, w tym dwa duże. Jak w to grałem, to tak mi napierdzielało słońce, że nie wiedziałem, czy tu cokolwiek jest, ale nic nie ma. No i jest tu sobie taki, takie kraty są. Przeczytaj wiadomość. Wiadomość, niech będzie chwała, a potem drzwi, może spróbuj tego. Tylko nie wiem, co on robi. Myśli? Tak. I co to mi ma pomóc? Tutaj jest zaoferuj rzucanie. Generalnie to nie ma ci w żaden sposób pomóc, bo te wiadomości mało kiedy się... No. Bo nie stoi na drodze. No. Tak. Będziesz chyba wracał w drodze powrotnej. Także dobra. Tutaj... O. Dobra, tak, no ktoś to... napisał krapa, nie pies. Także tu jest punkt, w którym będziesz prawdopodobnie wracał. Z tego, co kojarzę, bo też nie pamiętam wszystkich dungeonów, każdy jest troszeczkę inny. No. Będziesz musiał przejść górą i gdzieś tam z góry się będzie wpadało w takie inne miejsce. Dobra, ale no mówię, to jest... Jak jest każdy... góra, to tutaj trzeba... Były takie noże opadające, nie? No, no właśnie. I te noże opadają, bo no, mam delaya troszkę, bo ten na Twitcha patrzę. I wejdź, jak nóż opadnie w dół, to wejdź na jego grzbiet. A, o tym nie pomyślałem. Kurwa. Przeniesie jako winda, nie? No, także poczyść sobie te szkieletory. A tutaj jest ten, dobra. Dobrze, to te dungeony, wszyscy mówią, że to jest kopii w klej, gówno prawda. Tak jak w Elden Ringu, te dungeony są bardzo podobne wizualnie. To jest Elden Ring, sorry, że ci przerwę. A co powiedziałem? Tak jak w Elden Ringu. Okej. Okay. Znaczy, no wiesz, wszyscy mówią, że w Elden Ringu są powtarzalne dungeony, nie? I to właśnie nieprawda, bo tak jak Elden Ring ma niepowtarzalne dungeony, bo one wyglądają bardzo podobnie do siebie, bo one są z tych samych klocków poskładane, także tutaj jakoś wielkiej rewolucji nie ma wizualnie, nie? Ale idea na każdy z nich jest całkowicie inna i naprawdę w tylu miejscach, w ilu cię jeszcze zaskoczy ten taki zwykły, prosty sposób odkrywania tego świata, to jest niesamowite. Pomysłowość Kosimazakiego, ten skurwysyn jest niesamowity, nie? Jego powinni sklonować i gdzieś tam... Ten skurwysyn ma czcieczak, a nie, chwila, to nie ten. Jak ja dzisiaj skisłem, jak się... Jak Kiszak mówił, że lubi być dociśnięty do ściany. A to my o grzech mówimy? Jaki grzech? Co? Tak. Ale tak dobrze, oni, tak naturalnie. Oni potrafią. Tak. Piotrek, skurwysyn Maciejczak. Nawet Izak już podobno dostał skurwysyn pasa. Kurwa. Nie, nie trafiłem. No. Także widzisz, to... Nie, to Piotrek od Izaka dostał skurwysyn pasa. No, tak, to było. Izaka. No. Także, wiesz co, mówię, Eldenie, jeszcze te dungeony cię nieraz zaskoczą i nieraz będziesz mógł bardzo kreatywnie, wbrew pozorom, podejść do tego, jak je rozwiązać, nie? Ale na to bym raczej nie wpadł. No. Ja przypadkiem na to wpadłem, bo jakiś szkielet mnie gonił i akurat wszedł na tą windę. I mówię, kurde, ale go śmiesznie podniosło, nie? I tak podniosłem kamerę do góry i patrzę, że tam jest półeczka. I mówię, Kosimazaki, ty skurwysyn. Oszukuje mnie, kurwa. Nie, oszukuje mnie, suka. Nie, to jest naprawdę taki poziom kreatywności. Kurwa!
Nie wiem, po co się bawię z tymi paziami. W pierwszym podejściu, jak wiesz, jak wchodzę i czyszczę ten loch, to już każdy loch, to też zawsze się gdzieś tam bawię, zabijam te wszystkie potworki, a jak sobie odblokuję, bo zazwyczaj schemat jest taki, że idziesz, odblokowujesz, w pewnym momencie dostajesz klucz, przyłączasz dźwignię, cokolwiek, otwierasz jakiś skrót i w tym momencie możesz bezpośrednio z tego punktu spawnu w dungeonie od razu lecieć do bossa, nie? Tutaj na przykład też tak teraz skręciłeś w lewo na tym rogu, a zamiast tego, jak na końcu twojej ścieżki znajdziesz dźwignię, która otworzy ci dróżkę, te drzwi, które bezpośrednio tak jakby on face, jak schodziłeś tymi schodami, nie? Także no to cały Elden Ring polega na tym, że te dungeony są dość... Znaczy, mają jeden schemat działania, nie? Że masz... Kurwa, zaczynasz, nie ten nóż. Zaczynasz, odblokowujesz coś i potem masz otwarty skrót i wtedy sobie lecisz do bossa bezpośrednio i wtedy tych szkieletorów i innych typów omijasz, nie? Te kwiatki, które tam były na tym balkonie, też warto sobie zbierać. One są bardzo przydatne, jeżeli masz zamiar używać tych duchów, tych przywołańców. Bo te kwiatki, te lilie chyba się nazywało? Tak, nagrobna konwalia, lilia. Ten kurwa kwiatek. No to... Rododendron. One służą... tak. O Boże, ale mnie... A, zdążyłem. Dobra. Nie udało się. No. Także te kwiatki są przydatne, jak ulepszasz duchy, nie? Bo te duchy są, tak jak masz kamienie kowalskie do ulepszania broni, no to te lilie też się dzielą na dwa rodzaje, nie? Takie zwykłe i upiorne lilie chyba się nazywały? Te zwykłe i nagrobne kwiatki. Tak samo jak bronie są podzielone na zwykłe i jakieś tam unikatowe, tak samo duchy są podzielone na zwykłe i unikatowe, nie? Zwykłe to są jakieś tam, nie wiem, psy, meduzy, kudy, jenoty, kurwa i inne takie. A unikatowe to są jakieś tam konkretny rycerz, albo jakiś tam, wiesz, konkretny przeciwnik w tym uniwersum, albo mimik, bo też ciekawostka. W Eldenie jest coś takiego jak mimik, którego możesz przyzwać jako sojusznika i on tak jakby przybiera twój kształt, ma twoje skille, twoje bronie, twoje statystyki i dosłownie walczycie we dwóch wtedy z bossem na przykład, nie? Fajnie. Bardzo, bardzo silne są. I on przybiera kształt twojej postaci w momencie przywoływania tej postaci. Czyli jeżeli sobie na przykład typa przywołasz do walki z bossem i szybko zmienisz broń albo tam nie wiem, spele, pancerze, cokolwiek, jak się szybko przerzucisz na inny set, no to będziesz miał swojego klona w momencie rzucania, plus ty możesz się zmienić na przykład na set, nie wiem, jakiegoś czardzieja, łucznika, czegokolwiek takiego, nie? Więc też jest całkiem ciekawa mechanika, ale ten mimik jest naprawdę dużym, bardzo dużym ułatwieniem, nie? Także jak chcesz grać bez duchów, to lepiej mimika nie używać. chyba... Teraz nie kojarzę, ale wydaje mi się, że tam się spadało właśnie, żeby te kratki otworzyć, ale na razie iść górą. Bo tam pewnie do góry jeszcze coś będzie, jakaś pułapka czy nie tam nie. Nie ma tu nic, tu jest ściana. Tam, gdzie ten szkielet spadł, ty też możesz spaść, nie? No ale ten. Mówisz, że mam nie spadać, tylko iść górą. No, bo nie spadaj tam, gdzie on spadł, tylko... Tak w ogóle tam teraz dalej powinno prosto, mnie nie? Lepiej słuchać. Fajnie, jak się było ogóle... słuchać. Tak? Znaczy, no możesz się tam skulać, bo nie wiem, czy przyszedłeś z tamtej strony, czy co? O, i tu jest ta wajcha, która ci odblokowuje bossa, nie? I będziesz miał prawdopodobnie za plecami w tym momencie te kraty, z której nie wiedziałeś, jak przejść. Najeb szkieletowi. Szkielety generalnie padają, jak dostaną w pierdol świętą bronią. Albo też... ale też na przykład jak są nieumarli. Ja coś tam, nie wiem, poszywańce i tak dalej. No i też jak one się tak świecą, jak je przewrócisz na ziemię, to jak oni się świecą na ziemi, to możesz te szczątki tak jakby rozwalić i oni wtedy nie wstaną, nie? No właśnie nie ci. Nie umiem ich trafić. Bo ci tak. Kurwa. A teraz to już nie ma znaczenia.
Teraz jak się odradzasz, to od razu lecisz na prosto, nie skręcasz w lewo na tym winklu, tylko od razu lecisz prosto, otwierasz drzwi i tam... A 5,5 tysiąca dusz? Co? 5,5 tysiąca dusz? Nie pierwsze, nie ostatnie, które stracisz. Czyli co, nie lecieć tu, tylko tu? Prosto do drzwi. Bitrate mamy spoko, a mam cię włączonym na tym. Mam włączoną wirtualną kamerę, to powinieneś na Discordzie mieć. Okej. To sobie tutaj ciepnę od razu. That was fast. No. No powiem ci, nawet nie zdążyłem okienek sobie przerzucić. Złapał mnie czymś i nie byłem w stanie się ruszyć. Alimenty. Albo jego urok wewnętrzny po prostu. Łobuz kocha najbardziej. Nie mogłeś się oderwać. Ktoś mi tu telefon wibrzy. Mi też. Zapomniałem kotom dać żarcia. To się dowiesz zaraz od kotów. Ue, ale ty tym... To mu cię nie widemesz, napierdalasz. Jak wyjdziesz z dungeona, to mi musisz pokazać mapkę, bo jestem ciekawy, czy poszedłeś na takiego bossa lwa w takiej zalanej arenie? Nie. To nie możemy pamiętam pójść, tam będzie... bossa lwa. To możemy pójść. Tam jest całkiem fajny dwuręczny miecz na siłę. Także może ci się spodobać. I wygląda bardzo fajnie. Bardzo mocno nawiązuje do tak jakby tronów z gry o tron. Jak go będziesz miał, to zobaczysz, o co mi chodzi. I nie wiem, czy masz broń w jednej ręce. Chyba tak. Tak, faktycznie. Nie to. Nie wiem, co się stało. A może wiesz, jakiś panic button zrobiłeś i puściłeś. No teraz jak mu pierdalniesz przez łeb, to będziesz pucha psa mu zjedzie. Jak go trafię. Jest to jeden z warunków. W ogóle jak się wyjebiesz, to będzie trzeba kamerkę twoją przesunąć, bo jest zasłania całkiem chapsy. Albo troszeczkę niżej, najprawdopodobniej trochę niżej by to trzeba puścić. Albo znowu tak jak ostatnio zestakować jeden pod drugim. Ale mi się wydaje, że te kilka centymetrów niżej będzie lepiej wyglądało. No i szybko. Jak się wyjebiesz, elegancko. Mówisz, czyli nie przesuwamy. Możesz zawczasu, bo zaraz się tak gdzie wypierdolisz, także bez różnicy. Fajny samon całkiem. Możesz sobie przyzwać takiego czarodzieja, który będzie ci pomagał. Co tam w ogóle, Sosko, u ciebie? Dawno nie gadaliśmy, ze dwa dni będzie. No strasznie dawno. No nic, zrobiłem sobie dzisiaj. Nie, jeszcze nie, chyba nie ten. Jeszcze nie zwiedziłem wszystkiego, czy zwiedziłem? Zwiedziłeś. 3,5 tysiąca, kurwa, no to za dużo to... Morowe korzenie. A, okej. Okay. Morowe korzenie będą ci do jednego NPC-a potrzebne. No nie chcę ci za bardzo... Jak chcesz, to ci mogę powiedzieć, nie, czy nie jest ten typ, sensu. Któremu to dajesz, ale okej. Okay. Jak go spotkam, to wtedy... Będzie chciał, żebyś go nakarmił śmiercią, tyle ci mogę powiedzieć, i wtedy będziesz mu dawał morowe korzenie. Fajnie. No, to teraz tak, jak wyjdziesz sobie na górę, to pokaż mi główną mapkę, bo prawdopodobnie będziemy się troszeczkę cofać i polecisz sobie na takiego bossa całkiem, całkiem na południu mapy. Tu? Tyły zamku, no i idź tam jak najbardziej w dół. Bo tam jeszcze bardziej na południe jak pójdziesz, to będziesz schodził bardzo, bardzo nisko, aż trafisz na taką plażę. I po tej plaży będą tam jakieś meduzy, tych meduz nie musisz atakować. I te meduzy omijasz, biegniesz tak daleko, aż dojdziesz do takiego budynku. Chyba nawet stąd go widać. O, no, właśnie. Widzę także, go. Także tylko jak tam się musisz schodziło? Znaleźć sobie, przejdź mostkiem i z tego mostku chyba tam po drugiej stronie będziesz mógł zeskoczyć. Tam za sobą masz mostek. Za sobą. Po lewej stronie teraz. Tą za sobą czy? Po lewej, no tu, o. Także o, idź tutaj tam, po prawej jest drabinka i tu są też przeciwnicy przy tym ognisku, także albo przez nich przesprintuj, albo im naje po prostu. Bardzo po mi się podoba, że wygląda
bardzo jak diabeł piszczałka. W sensie twarz jego. Okej. Okay. Kurwa, diabeł piszczałka? Z czego to? Z pana Kleksa? Kurde, ten sam okres naszej młodości, ale to był taki serial. Okej. Okay. A to ja do serialów bardzo późno się przekonałem, nie? Tutaj też uważaj, mówię, tych medus nie musisz napierdalać, ale patrz na ziemię, bo nie każdy fragment ziemi jest taki do chodzenia. Żebyś się nie wdupił. Coś jak podłoże przy hydrze w DS1. Ja to chyba raz byłem i stwierdziłem, pierdziele. Bardzo łatwy boss. Ma bardzo fajny moveset, taki bardzo czysty, klarowny. Nie jest w ogóle skomplikowany. Jeden z pierwszych bossów tak naprawdę do najebania. I miecz, którego z niego dostaniesz, może nie jest najlepszy miecz w grze, ale zajebiście wygląda. To jest tak kozacko wyglądający miecz. I nie wiem czemu ten jego moveset mi się bardzo z Artoriasem kojarzy. Ten taki, wiesz, takie uniki, czy może nie z Artoriasem, może tylko za tym, ze Abyss Watchersami z DS3. Też takie właśnie wymachy, takie cięcie przez biodro, skoki, właśnie takie dziaby, no cały Abyss Watchers, nie? Napierdolisz go elegancko. Mówię, to jest jeden z pierwszych bossów, bo on nie ma za dużo życia, nie? Też nie bije jakoś tam fest mocno. I bardzo oczywiste ataki ma, nie? Także idzie dość precyzyjnie unikać. Nie ma takiego skurwysyńskiego delaya jak na przykład Margit. Wielki miecz poszywanego. Ubierz sobie go, wyjebiście wygląda. O, widzę. O, tak, czego nie masz? Siły. Widzę, że masz sztylet, Reduwie. Też bardzo mocny sztylet. Ale to nie na twój build zdecydowanie, nie? Zobacz sobie, co? Jak się nim bije. Całkiem fajny moveset ma. Ale co, nie na mój build? Ten miecz czy ten sztylet? Ten sztylet. On jest bardzo, bardzo, bardzo mocny na sam początku. Przynajmniej kiedyś był. Nie wiem jak teraz, może go znerfili w końcu. Ale był naprawdę gigamocny. I pierwsze pół gry było bez żadnego problemu. Jak robiłeś build na Blida, niesamowicie napierdalał, nie? On ma bardzo szybkie ataki i jego atak specjalny kosztuje dość mało many. I on ma taki średnio dystansowy atak, który nabija krwawienie. I krwawienie strasznie mocno na kurwie w tej grze, nie? Tutaj chyba nic nie było. To po co go zabijałem? Patrz jezioro. Dla miecza. I dla frajdy, żebyś miał kolejnego bossa. Oprócz tego jest dużo wiadomości, że uważaj tutaj bez sens albo coś w tym stylu. Nie? Że nagroda przed nie stoi. Przed tobą szaleństwo. Czy to cenny przedmiot? Czy jest to właśnie taka wiadomość, czy to cenny przedmiot jest zostawiona za jakimiś skrzynkami? Ty patrzysz na te skrzynki i mówisz, o, tam się zaświeci. Twórcy przewidzieli, że tam coś jest. Kulasz się i tam jest wiadomość, czy to cenny przedmiot i macie chuj szczeli się. Ach, zwycięstwo. Ach, udało się. Ja nie wiem, czy Kosimazaki był na początku świadomy, jak giga dobrym pomysłem są te wiadomości, nie? Samo to, że ci gracze ze sobą współpracują, nawet się nie widząc, ale samo to, że ktoś się wyjebał i została po nim plama krwi, już samo to jest giga mega pomocne, nie? Dobra, jak tego pokonałeś, dokąd by to można... Ja sobie włączę, posilę się tą mapką, którą się tam kiedyś puściłem. Gdzie byśmy się mogli teraz wybrać? Na Honolulu. Otwórz link, dobra. Powrót na strumyk, dobra, widzę cię. Jak tego bossa już najebałeś, to chyba nic więcej tutaj, no ale jakoś ja pierdolę. Wyszukaj za pomocą Google. Pyk. Obiektyw Google to jest piękna rzecz. Nie wiem, jak ludzie żyli kiedyś bez tego. Dobra, który masz też poziom? Zaraz ci powiem. Jak zabiję tego diabła piszczałkę. Nie ten. Status, no? 41. 41, okej. Okay. Siła 23. Na Kairi ty jesteś za słaby zdecydowanie. No Lurnia Lakes, no południe Lurnia Lakes będziesz miał najlepiej chyba, faktycznie. To teleportuj się na Lurnię. W Rei Lucarii byłeś już? Nie wiem. Taki zamek wygląda jak Hogwart. Tylko jest zdecydowanie mi przyjazny. Gdzie mam okay, ten? Dobra. Idź na... Jak masz napis pogrobno.
to nad nim, tak jakby, po lewej stronie. No, jeszcze tak, o tutaj właśnie, tutaj. Idź sobie na brzeg jeziora Lurni i stamtąd sobie będziesz progresował, tak jakby na północny zachód. Zachód, północny zachód, mniej więcej w tym kierunku się kieruj. I tutaj będziesz sobie zbierał właśnie... W jednym miejscu będzie smok, z którego będziesz mógł sobie zebrać klucz, który ci otworzy drogę do Akademii Raya Lucari. I tam jest jeden z głównych bossów takich, których... jeden z nich, który jest wymagany do progresu głównego w fabule, ale nie jest obowiązkowy. Możesz zabić albo tego, albo jakiegoś innego, ale najlepiej najebać po prostu wszystkim, nie? No ja wszystkich zawsze napierdalam. Nie wiem, czy ta broń jest najlepsza, bo na razie chyba nie ma statystyk, żeby jej używać, nie? Czy tam dwoma rękami możesz jej używać normalnie? No właśnie, masz... nie wiem, jak to sprawdzić. Ile masz siły? Bo 20 coś. 23. 23, no to twoja siła jest mnożona plus 50%. Jak masz dwuręcznie, to masz tam 30 parę siły, więc masz za mało, żeby jej skutecznie używać, więc na razie ten twój wielki miecz będzie lepszy, nie? No, póki co możesz pakować siłę, nie? Bo jak będziesz pakował w siłę, to i ten miecz Gatsa, ten z Berserka, ten taki pierdolny kawał żelaza będziesz mógł nosić. Rozumiem, że zejście do podziemi jeszcze nie wchodzi w grę? Raczej nie. To jest raczej drugi etap, powiedzmy. Dobra. Ale fajnie wygląda to miejsce, nie? Ten zjazd tą windą no. Robi mega turbo wrażenie. Na których poziomach tu radzą? Do Nokronu radzą iść na około 50-60 z upgrade'em broni około 8-12. By się posieli gdzieś tam potem. Ale na razie masz tutaj zrobić. Dobra, ja sobie z powrotem przerzucam tego disco na prawo i sobie włączam podgląd na Twitcha, bo chcę mieć czat na oku, a ja se w tym czasie pierdalne Blast Epocha. W ogóle czatarnia, co wy, dwóch widzów, no ale to co, drogi widzów, bo podejrzewam, że drugim z tych widzów jest ktoś z nas, czy obejrzałbyś sobie w środę odcinek z Blast Epocha? Bo mnie spędzi, żeby sobie znowu pyknąć strumyka. Ja myślę, że powinieneś. A, bo to jest tak dobrze gra, że to jest no niepojęte. No właśnie widz spierdolił, także wystraszyłem. Teraz ja widzę czterech. Co? Cztery widzów? Nie. Jeden. No bo ten... pamiętaj, że ten counter to jest taki na oko. Mhm, okej. Okay. Dobrze. O kule, za głośno gra. Ustawienia. Master volume. Litości, moje uszy. O, dziękuję. Grałeś coś w Epocha od tamtej pory, jak robiliśmy strumyk? Totalnie nie miałem ochoty. Czaisz? Jakoś mnie ta gra nie wciągnęła. Mnie wciąga, ale serwery się nie chcą wciągnąć. Bo dalej są jakieś buble. Co to za skrzaty? I czemu zostawiają tyle dymu lub mgły? To są, wiesz, z Naruto. To są te mangozjeby, które się naoglądały Naruto. I chcą być jak Sasuke. Stary, mamy dwóch widzów na streamie. Weź nie obrażaj ludzi. ja sam oglądam anime, nie? Także ja tak mówię, mam go zjeby dla beki bardzo. Bawi mnie to określenie po prostu. Tego nie miałem. Pyromancer's Rune. Word per second to chuj. Dostałem jakiś pierwszy kluczyk w Blast Epochu. Także podejrzewam, że to jest a jakiś... A ja wpierdziel właśnie dostałem. Jakiś endgame, o, wjebałeś się elegancko, no. Yeah. Także mocno podejrzewam, że to będzie jakaś endgame'owa mechanika i bym se to zrobić, co? Zakładkę na kluczyki, pyk. I na różofo. I nazwiemy se Starship kluczyki. O.
Ale mi się podobają te stasze. Mógłbyś mi poszukać tego jakiegoś serwisu do tych do tego pada, bo jak ja znajduję, to mam wrażenie, że ten serwis już nie istnieje i... Bardzo, bardzo prawdopodobne. Zresztą w Tarnowskich Górach mało co jeszcze istnieje. Znalazłem jakąś konsolownię, ale ona, widzę, ostatnią wiadomość ma w maju 2020. No właśnie, też na nią wpadłem i nawet wiem, która to jest, bo faktycznie wtedy padła. Szkoda, że nie napisali. Ej, sorry, ale upadamy. No, mogli, ale z drugiej strony co im zrobisz? Pójdziesz i nie kupisz u nich czegoś za kary? Naprawa konsoli, padów, serwis. Skąd to jest? Ja najbliższy, taki, który wyglądał na działający, znalazłem w Bytomiu. No, niewykluczone. Wiesz co, możesz przejść na przykład, jak są takie... coś się u mnie cały czas przycina dzisiaj, ten Twitchek. Możesz pójść do jakichś takich ogólnych serwisów komputerowych, nie? To oni może by się tym też zajęli. Ewentualnie jak są serwisy konsol. No to no, konsole, pady bardzo często idzie. Tym bardziej, że masz Xboxowego pada, nie? To bardzo mocno gdzieś tam idzie w parze. Może być tam jakoś albo go wiesz, naprawili, albo zaproponowali jakieś odnowione używki, nie? Ale albo kurwa, krzywo odpowiedziałem dzisiaj. Znalazłem w Mszanie. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Co? Mszana. Mszana, jakaś wiocha w Polsce. W Wodzisławiu. Okej. Około 6 km od Wodzisława Śląskiego i 47 km od Katowic. No, to całkiem niedaleko. To za paliwo zapłacisz 400 za nowego pada pewnie. No chyba faktycznie kupię nowego, bo... Jak są takie problemy, mówisz? No możesz próbować, nie? Pojeść do jakiegoś właśnie serwisu konsol. Ewentualnie... Nie, no, nie. Takie małe budki to raczej nie naprawiają tego, nie? Czaty, jak wy macie, jak wam pada jakiś, nie wiem, analog zdycha albo cokolwiek innego, trigger, bumper, to oddajecie pady na serwis? Czy kupujecie nowe? Czy sami naprawiacie? Jak to robicie? Bo szczerze mówiąc, no, ja miałem w swoim życiu chyba dwa niedziałające pady, z czego jeden to była Esperanza za 30 zł, także ją po prostu wyjebałem do kosza, a druga to był w ogóle jakiś Chińczyk w ogóle bez nazwy, to też po zdechnięciu, po tym jak mi zaczął driftować prawie analog, to też po prostu poleciał do kosza, więc nie mam w ogóle wprawy, czy tam doświadczeń jest z naprawą takich rzeczy. Bo wiesz, no, według mnie to jest nieopłacalne, nie? Bo jak ten pad ci już zdycha jakiś tam klocek, to najprawdopodobniej polecam następne klocki, wiesz. O ile przy samym wymianie na przykład tam bumpera to się może opłacać, no to jak za pół roku polecisz znowu z analogiem albo z drugim bumperem, to już może być tak średnio opłacalne, nie? W Agorze, w Bytomiu bym na twoim miejscu spróbował, jakbyś gdzieś był w okolicy. Może tam się coś znajdzie. A wiesz, że w przyszłym tygodniu będę w okolicy? No. A wiesz, nie? Może akurat. Bo tam były jakieś serwisy komputerowe. Wpisz sobie serwis komputerowy Bytom. Tam jest taki jeden większy. Ten, który ci pierwszy wyskoczył, bo jak w Bytom jeszcze mieszkałem, to właśnie tam coś naprawialiśmy chyba. I wiem, że tam było coś takiego w miarę sensownego. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, ale... Dobra. Tam naprawia, nie? Spojrzyj, gdzie mam dalej iść? Dalej na północny zachód? Pokażę mapkę. Generalnie twoim zadaniem jest tak jakby spróbować wejść na tą skarpę po lewej stronie. Jak polecisz dalej wzdłuż tego jeziora, trzymając sobie tak jakby wzgórze po lewej stronie, to w końcu powinieneś trafić na takie wyłagodnienie, po którym sobie tam wejdziesz. Dobra, co my tu mamy? Bo ja mam pełny bagi szpeju. Trzeba by to opędzlować jakoś. Wiesz, czego mi brakuje w Last Epochu? No, chyba, że to jest, jak kurwa, nie wiem. Ale nie działa. Las krzyży. Tego, co jest w Diablo 4 i to jest bardzo fajna opcja, że jak sobie przeglądasz EQ i stwierdzasz, że okej, to jest mi w ogóle niepotrzebne, to możesz sobie spacją ten przedmiot oznaczyć jako złom, że ty już wizualnie go zaczynasz ignorować, nie? I to jest fajne przy takim częstym, szybkim przeglądaniu, bo jesteś w stanie odsiać bardzo szybko wizualnie, na co musisz patrzeć, nie?
To by akurat mogli wprowadzić jako quality of life, bo to mi się bardzo w Diablo 4 podobało. Cold damage to nie, cold damage. Kurwa, ja mam wszystkie przedmioty, które mi wypadają, wypadają mi pod cold damage, nie? Całe uniwersum chce, żebym został frostmagiem. Pierdolny topór, no dla maga tak średnio. Musimy sobie loot filter ponaprawiać, bo ten loot filter, który mam w tej chwili, to tak średnio najeża. Brakuje mi 1000 tego. Run? Chciałem powiedzieć dusz. Bardzo dobre. Dobra. Do hasiołka wszystko. Pyk, 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 pyk. I też o, jakiś sprzedaj. Mostek. Sprzedaj cały są. A tak, tak, no. Możesz tam przejść, no. Nie wiem, czy w tym momencie tam coś sprogresujesz, ale możesz tam przejść. Bo sam pewnie w sumie nie jestem. Dobra, Divine Era. Ja tu jakiegoś bossa miałem najebać z tego, co kojarzę. O kurwie, jestem tyle. Taki kawał przejść. Ugotujmy obiad. Ja akurat dobrze gotuję. To tu się muszę oburzyć. Gotuję całkiem dobrze. Moim żarciem się jeszcze nikt nie struł do tej pory. Chyba. Jak się struł, to nie żyje, także... Także był szansa. Planowany. Szansa niewielka. No musiał czymś podpaść, nie? No i kurwa mnie zajebali. Takie reszcie cię zabiły. Właśnie to jest problem w tych grach, że nieważne jest siła, tylko czy tam trudność stworka, tylko ilość. No, często to. Łapie, to zagraj w DS2. Tam to dopiero najebali ilością mnie. DS2 to jest chyba, to jest bardziej przypomina Diablo niż jakiekolwiek inne DS momentami, nie? Jest tak nadźgane potworami, że momentami się chce żygać, nie? DS2 ratuje to, że tam jest taka dość ciekawa mechanika, że każdy minion, powiedzmy, zabity 12 razy, on się przestaje spawnić wtedy. Tak? Mhm. Także jak masz jakieś tam problemy, to możesz na upartego chodzić i nie wiem czy każdy, bo mi się nigdy nie chciało w to robić, ale dopiero jak skończyłem DS2, to się dowiedziałem, że jest taka mechanika, nie? Także jeżeli faktycznie to tak działa, chciałbym kiedyś zrobić drugie podejście faktycznie, bo DS2 przechodziłem tylko i wyłącznie raz, nie? I to jeszcze magiem, także śmigłem przez to bardzo szybko. Wyzwania nie było żadnego, ale... No nie było żadnego. Ale dzisiaj cicho na czacie, nie? Aż słychać te świerszcze takie jak... Paternia, odezwijcie się. Usockowi będzie smutno. I tak mi jest smutno. Czemu ci jest smutno, Sosku? O, świerszczek. Łza larwy. Okej. Okay. Tak, te łzy będą bardzo przydatne, zwłaszcza po, znaczy przede wszystkim po momencie, kiedy zabijesz tego bossa, czy tam zabijesz, pokonasz tego bossa, który jest w Akademii Rai Lucarii. Z tym też się wiąże jabłka, ale no, mogę ci powiedzieć, że przydaje się o tyle, że jeżeli stwierdzisz w pewnym momencie, że na przykład nie build na Ork Beach ci się nie podoba, i chciałbyś sobie zrobić na przykład build, nie wiem, na wiarę, na inteligencję, na cokolwiek innego, no to te łzy są właśnie potrzebne do respeka postaci. Także przydatne gówno. Nie ma ich dużo. Głaskania także... kota. W ogóle zauważyłem, że mnie wyciąłeś z tego z podglądu. A, bo... Alt-tabik. Tak. O. Ja też cały czas wycina. 24. Siły? No. No, siłę do 40 możesz kapować bez problemu, nie? Mhm. Życia już masz tak, no może nie dużo, ale masz coś życia, także teraz sobie skapuj na broń. Z mocną bronią idzie, no, zresztą widziałeś w DS-ach 1, jak to wygląda, jak się ma mocną broń. Pyk, meteoryty, kurwa, jak ja lubię buildy na meteoryty. O, na pewno nie są najbardziej optymalnym buildem w zasadzie chyba w żadnym action RPG-u, w którego grałem, ale tak lubię
wywołać taką pierdolność komuś kulą ognia, to jest fajny, nie? Ale wiesz, co jest fajniejsze? Pierdolność mu większą kulą ognia. A jak leci taką wziórko, no brzmiała kurwa prosto. Nie wiem, czy chcę z tobą kiedykolwiek rozpalać ognisko. Na rybach rozpalaliśmy, żyjemy. Na rybach to chyba tylko ten. Kryształowy miecz. Na rybach to chyba tylko grilla. Ale nie jestem pewien. Tak. Ale ognisko u mnie rozpalaliśmy. Nie, wtedy już było rozpalone. No, ale, jak ale ja to ja rozpalałem. I dlatego twój ojciec teraz chce sprzedać ten dom. No, to jest najkrótsza przeprowadzka, jaką w życiu widziałem, nie? Czemu? Przeprowadza 500 metrów dalej dosłownie zbudował nowy dom. No cóż, jak tak woli. Wiesz, no, jemu się okolica podoba, nie? Boże, blisko. Co to jest? No mów, blisko. No, nie to chciałem. Jest perfumiarz chyba się nazywają ci przeciwnicy. Nie pytaj, to są perfumiarze. Mm-hmm. I jak go zabijesz raz, to już więcej nie będzie się pokazywał. Kurwa, zająłem się bronią, a nie postacią. Chyba raz? Kurde, teraz nie pamiętam. Wydaje mi się, że raz. Albo raz go musisz zabić, albo raz go miniesz, zrobisz co masz zrobić i się już nie będziecie spotykać, także... Bezparcia. Jak tam powiedz, polatałeś w ogóle przez weekend? Nie, w końcu. Nie latałeś? O. Ile ci wytrzymuje tak mniej więcej bateria na 50%? W sensie na tym... 15 na... minut? Tak... Latania? No. Przyswoi się bardzo. 15 minut to kurwa, wbrew pozorom to wcale nie jest krótko, nie? Kurde, co się dzieje? 15 minut, minut latania to wcale nie jest krótko. Jak są drony te FPV, te wiesz, takie z tymi goglami nie sterowane tak standardowo, no to one mają czas lotu zazwyczaj w okolicach 5 do 10 minut, nie? To są już takie lepsze. To one do 10 minut max. Jeżeli latają więcej niż 5 minut, to znaczy, że mają przewidzianą za dużą baterię. Cyk. Kurwa, jak on szybko to bierze i... Nie! Kastuje w efekcie. Ciężko go, kurwa, trafić. W Bloodborne są właśnie tacy... Powiem ci, jedne z cięższych pojedynków w Bloodborne to są właśnie takie NPC, nie? Są diablo agresywni. Naprawdę no, nie dają ci chwili wytchnienia, nie? O, udało się. Ale mnie sobie jebło. I kurwa, dostałem 385 run. No, on jest tak jakby dratkiem. Tu będzie taki jeden jegomość, z którym sobie pogadasz. Właśnie jakiegoś zabiłem. Mam nadzieję, że nie o niego chodził. Nie wiem, teraz się napierdalam z bossem, także nie jestem w stanie powiedzieć. O kurwa. Co to jest Tetryk? O! Jestem ciekawy, ile mi jeszcze zostało do końca fabułki, tak żeby się skupić tylko na late game'owym kontencie. Ale mnie najebał. W ogóle mam meteoryt i firebolt, nie? Jak ten firebolt napierdala z seriami. Ja nie wiem, z 5 pocisków chyba wystrzeliwuje naraz. Wow, fuck, ale mnie jebnął. A mi łombo combo zrobił. Mam okrutnie papierowego tego maga. Tak jak papierowy był w PO, jak przechodziłem, to tutaj jest tak z dwa razy tak bardzo papierowy, jak tam był, nie? Sekretny medalion świętego drzewa. Prawie. Tak, on ci się przyda, żeby się sprogresować na takiej jednej windzie.
Dobra, pogadałem z Paziem. Mhm. I co, teraz przez most? Teraz tam do końca. Za tym mostem chyba jakiś item był z tego, co kojarzę. Nie wiem, czy to jakieś turbo mega istotnego. Prawdopodobnie stąd będziesz mógł już uciekać. To po co ja tu przyszedłem? Tylko po ten medalion? No, nie tylko. On jest ważny. Bez niego nie sprogresujesz dalej. I co? Jak skończysz tutaj, wszystko pozbierasz sobie? Tam jakaś złota łza będzie chyba. Nie pamiętam teraz. Tu jest taki właśnie taki pierdolniczek mały na dole. To przez ten pierdolnik musisz sobie przelecieć. Tam będą też jakieś moby do pobicia. No jest tam co robić. A, tu jest jeden punkcik, pyk. A, dobra, co by tutaj... To może już nie. Arcane Insight. Chyba chciałem w to iść. Bo nie, Critical Multiplayer. Nie ma szans, żeby to nie było dobre, kurwa. I później, jeżeli skończysz odkrywać wszystko tutaj, to możesz się kierować mniej więcej na środek tego jeziora. Tego w tej lokacji, do której przyszedłeś, nie? W Anorlondo? Tak. No, powiem się momentami, może nawet... No? Momentami może ci nawet troszkę przypominać to miejsce w Anorlondo. Tak, bez kapy. Zabójca Omenów. Pyk, i pyk, i pyk, i pyk. Dobra, muszę do łazienki, zaraz wracam. Mhm. Zagadaj tych wszystkich gości, których mamy. Wszystkich dwóch. Siema, czaty, co tam u was? I powiedzcie mi, czy wy też w eposzku sobie ciśniecie dalej, bo dzisiaj zauważyłem, że jest sporo lepiej z serwerami niż było. Ostatnie, no w zasadzie od samej premiery do, nie wiem, wczoraj, to był czysty dramat, nie? Nie dało się w ogóle dołączyć, jak się dołączało, 5 minut się czekało, aż się w ogóle wbije do gry. Gdzie się pograło, potem było 300 pingu. Nie, o kurwa, ale było blisko. Jak już było 300 pingu, to potem znowu były problemy, żeby się tam przenieść do miasta, albo z miasta gdzieś tam teleportować, to kolejne, może nie godziny, ale minuty. No i myślałem, że Jobla dostanę. No, zdechniesz ty w końcu. O. I się wywróciło. Pyk. Obsasa. Aż dziwne, że dzisiaj na czacie ani Pielgrzyma, ani Shadowa, ani to nic nie mów, ani Kubusia. Chłopy chyba w robocie zostali. Cichutko. Nic się nie dzieje. No i w ogóle zauważyłem, że dzisiaj mi się udało dobić do 15% baterii na koniec dnia. A zazwyczaj tak zostało około 30-35%. O chuj. Dobra, tego się nie spodziewałem. Tentakle. O kurwa. Ale mnie najebał. Jak nowego. Rzuciłbym wam ekran, ale... No, wyjebiemy wtedy Zackowi strumeka. Także na razie się powstrzymamy. Ale mnie naprawdę napierdolił. Aż mi się głupie zrobiło. Ale spoko, chociaż droga do niego nie jest daleka. W ogóle wygląda jakby się napierdalał z jakimś Cthulhu jednookim. Lagon God of Storms. To on mnie tak każe. Mam wrażenie, Cold and Lightning mi najebał. Jak ja mam resy na Cold i Lightning? Bo to tak trochę chyba nie powinno wyglądać. I... Na Colt? Aha, okej, okay, 21, a na Lightning 44. No to kiepsko. Faktycznie, zwłaszcza na tego Colta. Moja papierowość może się okazać tutaj nie do przejścia. A to niestety nie są solce, żebym takie uniki mógł robić.
Dobra, może sobie stanę jak cipa w rogu. I zobaczymy. Nie, to też nie działa. Są bardzo szybkie pojedynki i bardzo je za to lubię. Czyli jest durability itemu, w ogóle tak się w sumie nigdy nie skupiałem. O, wrócił z oku. No, czy tu jest durability? Nie, nie ma. No to okej, no to można sobie działać. Pyk. Może coś na upgrade bym miał. Takiego, żeby mnie nie rozjewał gościu na pała. Na klaps. Czy ja mam jakiś wolny afix do dodania? Może bym sobie dodał jakieś resy? Chuja, to wszystko mam po 4. O, tu mam. To może sobie, może sobie dodam. Co my tu mamy? Ward increase, cold resi... nie mogę. Bo to na sufix, musiałem mieć wolny prefix. Ale bagno. Damage, a ja nie chcę. To jest paradoksalnie ten moment, w którym ja nie chcę obrażeń. Tylko... kurwa mać. No dobra, jak nie to, to fire damage. Nie mamy defa. Jazda. Big upgrade graphics. No. I ile my teraz mamy? No piękny, 39 increase fire damage. Tylko to dalej nie jest to, o co mi chodziło. Dlaczego mam w ogóle buty na siłę? Co miał na myśli Paweł z przeszłości? No, to są jakieś cold resistance. Nic nie miał na myśli, to jest... Najpewniej ta. Twierdził, że ładne, bo unikalne. Legendary to... W myśl idei, o, shiny, ubrał i miał wyjebane. Plus mana regen, plus melee physical damage. Po chuj mnie różdżka z physical damage'em. Movement, dodge, to nie. Dobra. Nic specjalnie tutaj nie mam. O, do wybrania. Co, piwosza dupne? Boże. Ten nie je. A, bez mydła. Placak. No, to. Bez mydła cię, no. No. Dobra, drugie podejście. Teraz będziemy więcej bić. Mam 39% więcej fire damage'a. Pewnie da mi to cały chuj, ale warto spróbować. Jak lubisz? Przeszedłem tyle salusów, że umieranie mi jakoś niespecjalnie teraz boli. O kurwa, no nie, no i przebiegnę przez to tak całkiem na pałę. O kurwa. No dobra, jedno przeżyłem, drugie mnie zabiło. Cold and Lightning, wszystko mam ten Cold and Lightning, który mnie one hituje w zasadzie. To niedobrze. A gdzie mam coś z pasywów, żeby mi dawało jakieś resy? Teleport mi chyba daje resy, nie? Nie wiem. No, daje mi resy na Colda. To nie byłoby takie głupie. I o, tu bym też... O kurwa, to jest dobre. Jednym atakiem mnie zajebał. Co za chuj? No, najebał się West. Nie wiem, czy musisz go klepać. Prawdopodobnie jak za niego przebiegniesz dalej, to też się uda. Oj, co to za radocha, nie? No właśnie. Kimś tam się trzeba napierdalać. Dobra. O, dobra, przeżyłem. Okej, okay, żyję dalej. Kurwa mać, ale... Dark Soulsowy, jedziemy tutaj fest. O chuj. Myślę, jak to zrobić, no. Będę musiał chyba do XP, bo nie dam rady gościa najebać. Mam zdecydowanie, ale to zdecydowanie za mało rezistów. I to nie jest coś, co mi sam level poprawi, niestety.
Dlaczego tutaj się nie da? Nie chciałem tu wejść. Nie. Ty kurwo z mackami, wypuść mnie. Nie do ciebie, socku. Co? Co? Ten skorwy syn Maciejczek. O kurwa, ale mi się udało. Ale obydwa cooldowny zjebałem. O, żyje. O chuju. O, stunik, nieładnie. O kurwa, ale mnie jebnął. Jest bardzo, ale to bardzo niedobrze. Okej, okay, na razie żyje. Chyba wyczerpał. Teleport! O kurwa, macie. No. Całe życie na przypale. Kurwa. Nie. O chuj, dobra. Żyjemy. Mamy to. O kurde. Oj. Kurwa, ten ziom już byłby łatwiejszy, jakby nie te psy. O, kurde, druga faza, ale elegancko. Nie. W ogóle a propos psów, to mi się gdzieś tam przypomniał taki pojazd, który gdzieś tam w internecie czytałem, że gościu, jesteś jak kosmos, bo a ja jak Gagarin, bo niby jestem pierwszy, ale przede mną był jakiś pies. Ja pierdolę. Pomysłowość ludzi naprawdę nie ma, o kurde, nie ma w internecie ograniczenia. A czasami chciałoby się, żeby miał. Ale to takie rzeczy się czasem znajduje, że domestos do oczu to jest łagodny wyrok. Kurwa, jaki on ma zasięg, ja jebie. Przepraszam, kurwa, bardzo, ale czy ten takle się... No, gdzie on, ty? Gówno pozabijać. O, okej, okay, gramy dalej. Oj, okej, okay, żyje. Mamy to. Ty, jest dobrze, jest 50%. O kurwa. Oj. Jest stunik. Oj. Okej, okay, jest git. O chuj. O nie, spaliłem dwa cooldowny, ale kurwa niedobrze. I paś pokonany. Stemkaty talizman tygla. Talizman tygla. Nie jestem w stanie nawet popatrzeć teraz, co się tam dzieje. Jak popatrzę, to będzie KO. Okay, no nic, żyjemy. Pokonałem go, kurwa. Dostałem jakiś tam talizman. Ja przeczytaj sobie, co on robi. Talizmany naprawdę bardzo dużo zmieniają w... Oj. Bardzo dużo zmieniają w Eldenie. Nie umiem się wysłowić, jest kurwa chłopie, taka skillóweczka tutaj. Zmniejsza obrażenia i siłę trafień nie. W głowę. Okej, okay, tylko nie wiem, czy to w sumie twoją głowę, czy w przeciwnika głowę. No myślę, że jak zmniejsza, to w moją. Jeszcze nie wiesz wiele o solsach. Są takie itemy w DS-ach 3 na przykład, które ubiera sobie pierścień, który zwiększa otrzymywane obrażenia i nie robią nic więcej. One po prostu zwiększają otrzymywane przez siebie obrażenia. Fajnie. Łuk runiczny. Dobra. Było ciężko, ale jebany sypnął tyle żółtego, że będę teraz 3 godziny przeglądał. Dziękuję ci, o wielka tentaklu. Dostałem od niego jakiś blessing. Test czatu. A, okej. Okay. O kurde, pierwsza wiadomość. Sprawdzałem tylko, czy czat działa. No, dzisiaj jest jakieś wydarzenie sportowe czy coś, bo tak serio. W ogóle na Twitchu dzisiaj
Nie za wiele osób widzę. Nie mam pojęcia, może faktycznie jest. A my się wjebaliśmy jak pagie w jakiś event. Nie no, po prostu jesteśmy punktualni. Niepunktualni. No jak się nazywa osoba, która zawsze dotrzymuje harmonogramu? Nie wiem, bo punktualna. Punktualna słowna. Nie wiem. No dzisiaj, jak mało kiedy, wystartowaliśmy faktycznie trochę wcześniej niż zazwyczaj i powiedziałbym, że nawet prawie pomijalna wyjebka była, nie? Bo tam jakieś tam delikatne przesunięcie było. Co? Taka wyjebka w naszym przypadku to nie wyjebka. Nie wiem, po co to mówisz, teraz będę musiał to wyciąć. Bo na YouTube nie będzie tej wyjebki. Powiedni i wrzuć jeszcze, wiesz, następnego dnia. Czarze na namierzanie celu. Co kurde. No tutaj nic nie ma. Co ja tu mogę więcej zrobić? To prawdopodobnie chodziło o to, że jak się wcisło na ten daszek, to mogłeś sobie tego perfumiarza z dachu jakoś powystrzeliwać, nie? No już chyba wszystko masz tutaj zrobione, także możesz się wracać. O, jakaś ukryta wiadomość nawet. Możesz sobie wracać i idź sobie, kieruj się na środek tego jeziora. Albo na środek jeziora, albo tak, żebyś szedł tak jakby od środka na lewą ściankę i wzdłuż tej ścianki szedł. Jakiego jeziora? No i tutaj przyszedłeś, to pewnie trafiłeś z jakiegoś jeziora, nie? Nie wiem. Mapy nie mam, to nie widzę. Taka to jest gra. Nie, no masz mapę przecież. Nie mam odkrytej tej części. No, ale to tam, tą część, którą miałeś odkrytą, to już miałeś mapę z jeziorem, nie? Biegłeś przez jezioro. Wzdłuż tego klifu. No. Aha, czyli mam się aż tak wracać. Do brzegu Liurni. Albo manualnie, albo się teleportuj po prostu i tyle. I sobie leci tam dalej, nie? Ale generalnie jak będziesz sobie szedł właśnie wzdłuż tego zbocza z lewej strony, no, tak jak będziesz tam szedł, to w pewnym momencie będzie takie złagodzenie, taka skarpa tak jakby. I po tej skarpie możesz się tam wciść do góry, tam będzie niedaleko jakieś ognisko, czy tam dwa, czy tam ognisko jest, punkt łaski. I z tamtego punktu, jak sobie łaskę znajdziesz, chociaż w sumie druga lepsza droga będzie całkiem na środek, biegnij na środek jeziora. W Wolce mapie zobacz, gdzie jest mniej więcej środek jeziora. O, jakiś paś. No, ich tu trochę biega tak luzem. Nie musisz się z nimi klepać. Myślałem, że będzie cięższy. To są takie zwykłe mopki. Z nich nic specjalnego nie wychodzi, a mają wkurwiające ataki takie, które cię właśnie gonią potem, nie? O, tu jest nawet punkt maski, elegancko. I teraz tak, jak masz na horyzoncie ten zamek, nie? No. Gdzieś tam w tle. Czekaj, bo teraz nie wiem, czy dobrze patrzę, bo nie jestem na Discordzie. Aha, ten zamek. No, tutaj będzie jakiś teleporter chyba, z tego co kojarzę. O, właśnie przy tej wieżyce, od której uciekałeś, tam był taki teleporter. Teleporter? No, taka... O, tutaj, no. Jak sobie wejdziesz po schodkach, to tu jest taka rzecz, do której możesz wejść i teleportować. Każdy teleporter ma określone miejsce, w które cię wypierdoli oczywiście. Także to nie są losowe miejsca, ale zazwyczaj są dość odległe. Często są używane przy jakichś skipach albo czymś takim, nie? Jak... O, i trafiłeś do... Tu chyba właśnie jest już ten zamek, ten raj lukarnia. No. I weź sobie ten punkt łaski, który tam jest, ale i tak do niego nie wejdziesz, dopóki nie złapiesz klucza. A klucz jest właśnie strzeżony przez smoka, który jest na środku tego jeziora. Nie musisz nawet tego smoka zabijać, wystarczy, że przebiegniesz za jego plecy. On będzie, wiesz, będzie smok i za jego plecami będzie taka skalista ściana. I między tym smokiem a tą ścianą jest właśnie item. Wystarczy, że tam wbiegniesz na pałę na koniu, zbierzesz klucz i uciekniesz, nie? A smoka możesz też sobie oczywiście spróbować zabić. Ale on jest totalnie nieobowiązkowy. Moim zdaniem nie ma sensu go w tym momencie bić. Lepiej ten klucz zajebać, troszeczkę się podpakować i jak będziesz trochę silniejszy, to wtedy się ze smokiem bić, nie? Możesz sobie to właśnie tutaj potwierdzać, ale... O, dostałem. Nie wiem,
Tak, oni takie granaty rzucają magiczne, z których te kulki wychodzą. To nie są czarodzieje, ale że to są strażnicy, tak jakby tej akademii magicznej, no to są wyposażeni w magiczną broń, nie? I potrafią rzucać takimi magicznymi granatami. Dobra, zaraz trzeba przejrzeć toboły, które dostałem od Cthulhu. A resztę na handel. O chuj. No, te maszynki są dość silne. Podpowiedź, z tyłu jest gość, który tym steruje. Już jedną taką zabiłem. A, okej. Okay. Ewentualnie, jak znajdziesz jakiś sposób, żeby się zrzucić takie, nie chciałem powiedzieć spuścić, ale żeby zeskoczyć mu na głowę całkiem z góry, no, to wtedy jesteś one hitem w stanie go wykończyć, nie? Bo on na samym górze, tak jakby głowy, na samym środku klacy, ma taki świecący punkt. Jak na ten punkt spadniesz, to go zabijesz natychmiastowo. Chyba po mnie. Dobra, co my tu mamy? Miecze to nie chcę, to... Cast Speed, Mana Regen. Kurwa, znowu Chance to Chill. Critical Strike, Multiplier. To nie bardzo. Poison Damage. Mana Regen. No kurde. Int, Cold Resistance, Endure. A, okej. Okay. To też nie. Będę musiał rękawice to zmienić, bo one były fajne na początku, bo mi dawały może niewiele many. Ale dawał mi 3% elemental damage leached as health, czyli miałem takiego spell vampa, powiedzmy, czy tam lifesteala. I to było fajne, ale zaczynam odczuwać bardzo intensywnie palące problemy z resistami, a te rękawice mi resistów nie dają. Gdzie kurwa wylądowałem? Minion damage pod grodzie akademii. No. Całkiem niedaleko właśnie tego miejsca. Idź sobie od razu do tego hopka na mapie, żeby sobie mapę odkryć. Będziesz widział, w którym kierunku się w ogóle kierujesz. Dobra, najpierw skoczę sobie po... Tak, mapę sobie odkryć. To jest zawsze, to powinien być zawsze generalnie twój pierwszy punkt taki nawigacyjny na nowym rejonie. Nie? Jak widzisz taki punkt, od razu tam lecisz, bo widzisz... Nawet bez szukania po jakichś tam wiki, mniej więcej punkty, które mogą cię interesować, nie? Jakieś tam, nie wiem, jaskinie, jakieś tam zbocza, jakieś zamki, cokolwiek takiego, to wszystko jest generalnie na tej mapie widoczne. Mimo, że ona nie jest opisana, że tam coś jest, tak jak na przykład, wiesz, chamsko to było robione, nie wiem, w Assassin's Creedach, to tutaj nie jest to w ogóle opisane, ale ty po samej mapie widzisz, że tam jest punkt, który może cię interesować, nie? Dlatego, no, warto. Mana, o nie, increased critical strike chance, mana regen, critical strike avoidance, o kurde, takiego stata jeszcze by nie widziałem, i health regen, no, spell damage, mana regen, damage over time, a czy to mnie, physical resistance, necrotic, ale rings dodge, to taki, okant chuja połotu, increased elemental damage over time, poison i endurance. Ja dostaję albo itemy, które są dla Frostmaga, albo dla tego, dla nekromanty, nie? Wszystko minion damage, minion life. Nie to. Kurwa. Nie tego NPC-a kliknąłem. Dobra, na żyletki wszystko. Pyk. Tak, a to do pudła. Czy ty też masz taki nawyk kolekcjonowania uników, legendarów w skrzynkach? Tak, nawet ale... Nawet jakich nie używasz? Poe jest do tego odpowiedni staż do kolekcjonowania samego. Na czym polega staż do samego kolekcjonowania? Że tych uników wypada ci w chuj, a i tak możesz włożyć tylko po jednym uniku danej nazwy do tego stasza. Czyli taki klaser sobie robisz. Dokładnie, klaser. Okej.
No, bo ja mam zawsze tak, wiesz, że nie wiem, grałem se, teraz na przykład, nie wiem, tam z pół godzinki przed streamem sobie jeszcze pykałem chwilę i no ja gram teraz Celserem, nie? Ale wypadły mi bardzo fajne uniki dla tego, dla Polkonira. Mówię, dobry wieczór, no... króliczku, nareszcie ktoś nas odwiedził. O, witamy pierwszego czatującego dzisiaj, kłaniamy się w pas, bardzo nam miło. No i wiesz, i wypadły na przykład bardzo fajne rękawice do Falconira i no ja nie gram Falconirem, a na pewno w tym sezonie nie będę nim grał. Albo pora nieboska czatowi... czatownini, co? Czatownini, a nie czatowni. Aha, dobra. Kurwa, odmiany są coraz gorsze. Ja normalnie po polsku nie potrafię, a tu jeszcze jakieś odmiany dodatkowe wchodzą do języka. No... pora nieboska, ale pora standardowa, to już tak wiesz, to już widzisz graczkini. Wtorek 20, to już se... graczki gamerka. O, ja bardzo lubię angielszczenia w polskim języku, wiem, że jest masa osób, która by mnie za to ukrzyżowała, ale to działa, nie ma się co opuryzm językowy jakoś czepiać moim zdaniem. Okej, okay. Wiesz, fajnie jak na przykład jakieś tam z angielszczenia nie wypierają rodzimych odpowiedników, ale jak się używa, no to jak to jest wygodniejsze? Prosty przykład. Na przykład, jeżeli używasz słowa ten gulik, polskie słowo gulik, ono jest 100 tysięcy razy lepsze niż polskie słowo dźwięka kanalizacyjna. Bo chuj to tak rozdrabniać. Jedno proste, krótkie słowo, każdy wie o co chodzi, nie? Także uważam, że tutaj na przykład, jeżeli Polska przyjęłaby śląskie określenie gulik, i bardzo do tego dążę, bo wśród znajomych nawet tak spoza Śląska to wypersfałduję im, że to jest ta poprawna forma, a to Polska ma zjebaną formę użycia tego słowa. Więc według mnie, wiesz, wciąganie takich... Bulbulator. No, wciąganie takich nieoficjalnych słów do oficjalnej mowy i używanie ich, powiedzmy, w potocznej mowie jest jak najbardziej w porządku, nie? Pod warunkiem, że się zna tak jakby pierwowzór, oryginalne słowo. Ja stary jestem, o tej porze już do spania, a tak serio to gotuję, więc talk to me. Co bulbulator, jest tam tylko beboki. Nie znasz, znaczy beboki? Ty kuliczek, skąd ty w ogóle jesteś, bo... Nie z Warszawy. Z Warszawy, znaczy okay. Nie, ona nie jest z Warszawy, ona teraz mieszka w Warszawie. Okej, okay. A skąd jesteś? Bo to raczej pochodzenie jest na tyle ważne, że... Wiesz, to tam się uczysz tych pierwszych takich naleciałości, nie? Jakichś językowych, które gdzieś tam potem przez resztę życia będziesz używać. Powiedzmy, pochodzę z Świętokrzyskiego. A, okej. Okay. O, to ty pewnie tamtejszą gwarą potrafisz jeszcze trzy razy bardziej najebać w głowie niż Śląska, bo Śląska to w porównaniu z tamtymi regionami to chyba jeszcze w miarę lajtowo, nie? Dobra, czekajcie, kończę questa i wyłączam pocha, bo nie mogę się skupić na czacie jednocześnie. No, to wiesz co, możemy zrobić akcję Śląski z Fówkiem. To jest o tyle bekowe, że jestem chyba największym gorolem w mojej rodzinie. Gorol to jest osoba... Ja też. Nie mówiąca po śląsku, powiedzmy, nie? Na przykład jak ktoś jest z Warszawy, z Sosnowca, to się mówi, że to jest gorol. Na osoby takie mówiące po śląsku, takie śląskie, to się mówi, że to są hanysy. Także pierwsza lekcja na dziś. I myk meteorytem, proszę bardzo. Po niemieckie tereny, po prostu czysta polszczyzna, tak? Znaczy, śląski to jest mieszanina, nie? Polski, śląski i czeski. Polski, niemiecki i czeski. Bo my też mieliśmy wspólne tereny, które kiedyś się tam z Czechami gdzieś tam nakładały. Więc z czeskiego też są jakieś tam naleciałości śląskim. Nie w pojęciu dokładnie, jakie nie jestem jakimś tam, wiesz, lingwistą. Ale wiem, że z czeskiego też są jakieś naleciałości ponakładane, nie? Więc śląski to jest taki fest miks językowy. Umiem mówić po wieśniacku, bo pochodzę z Kielecczyzny. Dodaję jeszcze H na końcu. Winiary lepszy. Winiary, tak, kurwa. Kielecki najlepszy majonez. I teraz ciul. Pięć followów spada. Nareszcie. I gdzie jest no. Ten smoczek? O, jesteś tutaj, dobra. Czekaj, teraz się muszę przyjrzeć. Chyba jeszcze bardziej na północy. Jak masz ten zamek, nie? I ten zamek ma taki cypelek.
na godzinę trzecią, powiedzmy, ustawioną, czy tam na drugą. Nieważne. No. O, to takie okrągłe nad tym jest. To w tamtym kierunku się udaj. Wiecie, że gry nie słychać? Wiemy, bo coś mi ten... po update'cie się ten NDI zepsuł, no i nie umiem tego zrobić. Czekam na kolejny update. Jeszcze raz, co okrągłe? No nad tym cyplem takim masz okrągłe takie. Co okrągłe? No kurwa, miejsce na mapie. Jakie okrągłe? Jedź kursorem do góry. Do góry. Czekaj, bo zaraz przepierdolisz, bo nie patrzę na Discorda. Dobra, teraz na lewo. No i idź w tym kierunku i to będzie jeszcze tam trochę bardziej chyba na północ, z tego co kojarzę. Ale w tamtych rejonach będziesz się szlają. Dobra, zamykam, bo nie będę widział czatów. W sumie przyszłam was posłuchać, to gadać tu, mnie tu, no to gadamy. Dobra, co byś chciała za jakieś śmieszne określenie, pewnie, nie wiem, jedzeniowe, jakieś spotkaniowe, cokolwiek takiego? Wyszkolimy cię w jeden księżyc ze Śląskiego. Dobra, kończę kuśnika, się teleportuję do miasta. Brakuje mi jeszcze 500. Dawaj kolejno. No to co? Ze Śląskiego pochytać na przykład, to jest połapać, nie? Albo cwibla, to jest bardzo ważne słowo i w śląskim, i w polskim. Bo cwibla to jest cebula po śląsku. Tak. Fibla. Tak, kryju na Andryju leży szolka tyju. O, to akurat tam znają nawet nie Ślązacy, bo to jest tak popularna tak wiązanka, że to już absolutnie każdy kojarzy. Ale no tak. Fibla, słowo, które warto zapamiętać. Dobra. Pościg zrobiony. A czosnek? Czosnek to jest knoblauch. Papryka indyk. Papryka, nie wiem, czy jakoś inaczej się nazywa. Indek w sumie też nie. Generalnie na drób się kuzina, przynajmniej u mnie w domu mówiło, nie? Że to jest zamiast drób to kuzina, no bo kury, ale nie konkretnie, że kura. Tylko, no, ale czosnek, knoblauch, także też pierwsze słowo bardzo mnie bawi. Co tam przez, jeszcze? Przez was kuzina, znowu głodny będę. Dobra, czekaj, rzucam tutaj sobie czacik, żeby wygodniej sobie oglądać. O, niczym szef. W pomidorach, no. W sumie nie wiem, czy pomidory jakieś określenie mają. Chyba nie. Są tomaty przecież. Tak, tomaty. No. Ale to tomaty. Mówię, śląski ma bardzo dużo bezpośrednio zaciągniętych słów z niemieckiego. Na przykład właśnie knoblauch to już samo w sobie brzmi tak turbo mega niemiecko, nie? No, tak, tomaty to są. Zadamy się śmiesznego. Na pieprz się mówi korzeń. Nie pytaj dlaczego, nie mam pojęcia, to nawet nie wygląda jak korzeń, ale korzeń się mówi na pieprz. 25. Będę już mieć te 40 ten? No, nie wiem, przelicz sobie, plus 50%. Aha, także plus 50%. 25 to będzie jakiś... Plus 30, plus, no masz jakieś 32, nie? I pół. Okej, okay, czyli... Sól chyba nie ma, ty. A co zgooglam, bo nie jestem pewny. Sól po śląsku. A nie ma innej nazwy. No, sól to sól, także tutaj nie ma różnic, nie? Może sobie tomata z korzeniem zrobić na przykład, nie? I z kejzą. Kejza to też po niemiecku, no kejza ser, nie? Także sznita z kejzą i z tomatą. A gumi kejza? Gumi kleiza? No to jest nie kejza, tylko gumi kleiza. To jest kluska śląska, nie? Bo ona są, bo kluski śląskie są takie właśnie idealnie zrobiona kluska śląska. Jest taka bardzo elastyczna, taka sprężysta. Żeby nie powiedzieć, że aż gumowa. No i stąd gumi kleizy, nie? Każdy Ślązak ma słownik we krwi, nie oszukuj. Nie, właśnie nie, powiem ci, bardzo, bardzo długo nie miałem absolutnie nic. Ze mnie się rodzina śmiała, że jestem największym gorolem w rodzinie, nie? Mój młodszy brat potrafił napierdalać normalnie po śląsku i on też chodził do takiej szkoły, powiedzmy, gdzie tam trochę więcej takich mniejszych wiosek było w okolicy, nie? Bo on tam na chyba Lasowice czy gdzieś? No, w każdym razie, jakieś tam mniejsza wiocha. No i tam, wiesz, taki element okoliczny się schodził, no i w tych biedniejszych, czy tam mniejszych wioskach
Bardzo często się dalej bardzo mocno godzą po śląsku, nie? Że oni tak fest cisną po śląsku i naprawdę nawet rodowici ślązacy mają często problem tacy, co wiesz, używają tej ślązacy, tak, czasami, nie? To nawet oni mają problem z ich zrozumieć, bo oni już nie potrafią mówić nawet po polsku. Oni tylko i wyłącznie godają, no i oni godają bardzo mocno, do tego stopnia, że ciężko ich zrozumieć, nie? No i mój brat się gdzieś tam w tej szkole uchował, no to on gdzieś tam testował, łapał, bo go to fest bawiło. A ja zawsze uważałem, że śląski, no okej, okay, fajnie było znać, nie, spoko, ale zawsze uważałem, że gdzieś się tam jechało na wakacje i wiesz, minęło, nie wiem, 2-3 minuty rozmowy i mówię, a wy ze Śląska, nie? I mówię, kurde, ale po czym to słychać? Bo ja teraz to już troszkę inaczej, bo teraz to zaciągam dużo bardziej, nie? Ale to też bardziej świadomie. Ale jechaliśmy gdzieś tam na wakacje, mówię, a wy ze Śląska. A ja mówię, no, ale ja mówię, nie używam żadnych śląskich słów, nie? Tak, bo ja byłem zawsze uczonym polskiego w domu i moja matka sobie, że jak będę się chciał nauczyć albo coś, no to się wtedy nauczę śląskiego i będę używał tego tak, jak będę potrzebował, ale po polsku muszę umieć, nie? Po śląsku mogę umieć, fajnie, jak będę umiał, ale muszę umieć po polsku. Więc u mnie zawsze w domu się mówiło generalnie bardzo, prawie cały czas się mówiło po polsku. No i tam babcia najwięcej śląskiego używała, nie? Bo to tak w każdej rodzinie zawsze. Ale nawet nie używając śląskiego gdzieś tam normalnie w rozmowie, po nas, no ja tego nie słyszę, nie? Ale ponoć po nas momentalnie słychać, że my ze Śląska jesteśmy, bo Ślązacy dużo twardziej, tak jakby mówią, mają ten akcent, tak jakby mocniej nastawiony, właśnie takie twardsze brzmienie, takie mocniejsze brzmienie tego, w ogóle fajne mopki, nie? Podwieszone na balonikach szkielety. I podobno bardzo mocno nas słychać, nawet jak mówimy, nie tylko pogodce, nie? Koleżanka z pracy ode mnie z pokoju, podobno jak zaczęła pracować zaraz po studiach, to trochę bekę mieli, dużo naleciałości, a młoda ślązaczka. No właśnie, dokładnie tak samo się uczyłem śląskiego, nie? Na samym początku, jak się, mówię, na streamie, teraz to już jestem trochę skalany, powiedzmy, produkcją, nie? Bo jak się porobi trochę na produkcji gdzieś tam w tych śląskich zakładach, to bardzo ciężko nie umieć śląskiego, to jest naprawdę katorga. Bo jak masz do czynienia z głównie operatorami, ale nie tylko, no to operatorzy między sobą nie dość, że używają śląskiego, to dużo się używa śląskiego gdzieś tam, powiedzmy, na poziomie operatorskim. Też oczywiście zależy się od miasta. Ale nawet w Dąbrowie Górniczej, która nie jest raczej uznawana z jakimś tam ośrodkiem języka śląskiego, ośrodkiem śląskiego języka na Śląsku, to nawet w Dąbrowie Górniczej, jak się zatrudniałem, to było bardzo dużo osób, które mówiły, godały po prostu. No i wiesz, siłą rzeczy, jak chcesz się z tymi ludźmi dogadać i nie chcesz, żeby cię mieli za debila, no to musisz gdzieś tam ten wspólny język z nimi nawiązać, nie? I powolutku tu podłapujesz jedno słowo, tu podłapujesz drugie, tu się tam matki spytasz, tu się babci spytasz, co to słowo znaczy i gdzieś tam się ten język układa, nie? Dobra, gdzie jest ten smok? I no, jak będziesz szedł na północ od tego znacznika, który sobie postawiłeś, to tam powinien być. Gdzieś w tych ruinach. Chyba. Dobra. Czekaj, nie, chyba nie. Dobra, czekaj. Włącz jeszcze raz, bo chcę muszę Discorda włączyć, bo cię źle poprowadzę. Idź sobie z tym wskaźnikiem w dół teraz, tak jak masz, to iść w dół. W dół. Jeszcze w dół. O, tutaj. No, idź tam. Ja nie mam słuchu do języków, ciężko mi wchodzą i słyszę tylko silne akcenty. Może być też super laska i nikt nie ma za złe, jak dziwnie gadasz. No, mi się akurat nie udało zostać super laską, nie? Także musiałem się nauczyć śląskiego. No. I pierwszy zakład, drugi zakład, trzeci zakład, wiesz, z każdego wyciągasz sobie jakieś tam słowa, utrwalasz je sobie, no i w końcu tak do ciebie ta śląska mowa siłą rzeczy przylgnie, nie? Że jak się z tym osłuchasz, to jest dla ciebie coraz bardziej naturalne tego używać, nie? I mówię, ja, totalny gorol, który jeszcze, no nie wiem, z 10 lat temu, to naprawdę nie wiem, czy bym ułożył jedno i to, co ci teraz powiedziałem, cwibla, knoblauch i tak dalej, to totalnie bym tego nie był w stanie użyć jakoś, nie wiedziałbym, co to znaczy, no bo no, w ogóle tego nie używałem, nie? A teraz się tego jednak używa i im więcej tego używasz, im więcej tych słów śląskich znasz, to wtedy jesteś w stanie coraz płynniej, coraz więcej tych połączeń sobie łapać i dużo łatwiej ci to wchodzi, nie? Do tego stopnia, że potem się zaczynasz tym interesować i sama sobie szukasz jakichś tam śmiesznych słów, bo cię to po prostu bawi, nie?
I dalej uważam, że nie powinno się, jako Ślązak uważam, że nie powinno się godać z osobami, które sobie tego nie życzą, bo to brzmi wieśniacko, jak się na siłę używa swojej gwary. Także nie podoba mi się, jak ktoś na siłę wpycha śląską godkę do takiej rozmowy z osobami nie ze Śląska, bo one mogą tego nie rozumieć, no, może być dla nich niekomfortowe tego słuchać. Ale jak ktoś chce posłuchać, albo się tym po prostu interesuje i tak dalej, albo wśród Ślązaków, którzy też się gdzieś tam, powiedzmy, orientują w tym języku, to jak najbardziej, bo to jest taka troszkę, no nie chcę mówić o tradycji, nie? Bo to nie jest tradycja, której jakoś tam specjalnie hołduje. Fajnie umieć, nie? Zawsze to jakiś taki smaczek regionalny. Tak jak, nie wiem, masz żur po śląsku, to ja to traktuję jako taką potrawę regionalną, nie? I tu właśnie po lewej sobie leży pan Smok. I za jego plecami możesz go oczywiście najebać, ale to się prawdopodobnie źle skończy. I ten najbardziej oddalony punkcik do zebrania to jest właśnie klucz. Tak, i już go masz. Teraz możesz się ewentualnie z nim napierdalać, nie? Socek, dawaj teraz swoją gwarę. Socek, umiesz coś po śląsku powiedzieć? Bardzo mało. Pojedyncze zwroty albo słowa. Boże, tak ale mi jebnął. No on jest, mocny jest, no. Kliczek bierze Socek, dawaj teraz swoją gwarę, a tak to fajnie, zgadzam się. Fakt, to samo z ziomkami z Białegostoku. Kolegę jak się wkurzyło, to pięknie zaczął śpiewać przekleństwa. U was żur, u mnie zalewajka, zupy są wspaniałe. No, żur, uważam, że żur to jest najlepsza polska, o ile nie najlepsza w ogóle, zupa na świecie, koniec, kropka. To jest absolutnie najlepsza zupa ze wszystkich. A wiesz, że bardzo wielu obcokrajowców też ma takie zdanie? No oczywiście, nie mówię, wiesz, dla mnie ta zupa jest najlepsza, nie? Bo to jest, wiesz, o gustach, zwłaszcza kulinarnych, ciężko dyskutować, co jest najlepsze. Ale dla mnie osobiście żur śląski jest najlepszą zupą na świecie. Bo no, po pierwsze, to jest jedna z najbardziej polskich zup, najbardziej polskich dań, jakie w ogóle mamy w swoim kraju, nie? Jest mało czegoś tak specyficznego jak żur. I to jest totalnie polskie danie, nie ma żadnych powiązań, nie wiem, z Niemcami i z Czechami. To jest totalnie stuprocentowo polskie, nie? To jest raz. Dwa, że tam jest taka bogatość smaku, to jest połączenie wszystkiego, nie? Oczywiście taki czysty żur, to jest po prostu żur z ziemniakami na boczku albo na żeberkach. Już się zaczynam ślinić, jak o tym mówię, nie? Ale taki śląski żur jest dość prosty, nie? On nie ma wiele składników, a ja lubię jeszcze taki dojebany. Ja się śmieję, że żur to jest taki polski ramen trochę. Masz tam jajko, masz tam kiełbasę, masz tam ziemniaki, masz tam cebulę, boczek i tak dalej. Masz tam wiele dodatków, nie? Także żur to jest taki no, polski ramen, tylko że jakbym miał wybrać ramen, taki naprawdę dobry ramen, a po prostu taki żur, to i tak bym wolał żur, nie? Serio, nie ma nic lepszego. Kwaśny, słodki, słony. Tam jest tyle smaków, no ja już o ślinie. Jutro muszę jebnąć żur, bo się rozpadnę. A tak serio, uważam, że najlepszy jest rosół. No, rosół też jest spoko. Też bardzo lubię. Jest strasznie prosty do zrobienia, nie? Także w rosole nie ma żadnej, naprawdę żadnej filozofii, żeby zrobić dobry. Tylko trzeba użyć tam, no na gnatach jest najlepszy, nie? W sensie na kościach. I najlepiej chodzi według mnie, jak się użyje pół na pół kości wołowych i kości jakiejś tam z kurczaka na przykład. To wychodzi i fajny, i ma bardzo ładny kolor, i fajnie pachnie. Tylko, że no, jak jest, on jest klarowny pod warunkiem, że się go z tych farfocli ściągnie, nie? Jadłabym z jajkiem. No kurde, z jajkiem. Znaczy, z jajkiem teoretycznie to nie jest żur, nie? Z jajkiem jest w teorii żurek śląski. O, chyba się za bardzo oddaliłeś i ci go usunęło. Ale to co, zresetował się? Nie. Chyba nie, ale no, stracił agro i się cofnął do swojego, żebyś go nie wylurował gdzieś tam do innej krainy, nie? Ramen do mnie nie przemawia. Lubię ramen akurat, ale... No, oj, ramen taki, to ja uwielbiam. Lubię, to jest taki trochę podrasowany rosół, nie? Tylko, że on jest znowu trudniejszy, bo tam musi mieć, przynajmniej u nas jest trudniejszy do zrobienia, no bo musi mieć tych kilka specyficznych składników i no jest bardziej skomplikowany do zrobienia, więcej zachodu jest z nim, na pewno, nie? Przynajmniej w polskich warunkach, z polskimi składnikami. No a rosołek to co? Idziesz do Lidla, kupujesz pyk, tu jakieś tam, wiesz, tu kości, co tam, lubczyku trochę, no sól, pieprz, cebula, marchewka, pietruszka, seler, dogara, widzimy się za 4 godziny, nie? Tylko tam po 2-3 godzinach ściągasz szumowiny i w sumie masz rosołek, nie? Potem sobie tylko elegancko
Te kości sobie oddzielasz, warzywka sobie oddzielasz, warzywka sobie elegancko tam w kosteczkę i czekają, stygną. Razu jeszcze tam chwilę może sobie poblukać. I pyk, potem wiesz, świeży, fajny makaron, rejesz na ten makaron elegancko, trochę marchewki, trochę pietruszki, przysypać tak elegancko taką, wiesz, pietruszką, natką. I te takie dwie, trzy chochle właśnie tego rosołu. Też mam dwie zupy do zrobienia. A kupiłem dzisiaj więcej nawet porcji rosołowej, w sensie warzyw, także w niedzielę będzie rosół, będzie grane, nie? Blok kulinarny, tak. Musimy, kurwa, zmienić po prostu ten kategorię na kulinaria i gastronomia z grania w komputer. To będzie tam w tle, będzie ktoś grał, a ja sobie będę gadał o jedzeniu, nie? Masakra. Dobra, gadajcie, a ja słucham, co chwilę wycieram łapy, żeby pisać. Trzeba skończyć to szaleństwo. Ten, możesz mówić Google'owi, żeby ci coś napisał, nie? Albo nacisnąć sobie tylko tym, na przykład jak mam pierdolone ręce, a coś gotuję, to wiesz, ręce w górze i nosem dotykam tego mikrofonu i mówię Google'owi, nie? Że tam ile się gotuje coś tam, albo nie wiem, wyszukaj przepis na coś tam, nie? I wtedy bezdotykowo. Przyszłość jest teraz. A takie streamy niszczą moją figurę. No, z mojej już nie ma co niszczyć. Nie? To... Odkąd zacząłem używać Thermomixa, to efekt jest na wadze jest większy. To przybrałeś? Tak, będę teraz prawdopodobnie przybierał. I to jest, zaczyna być problematyczne. Najgorsza rzecz, jaką możesz mieć, to masz, jak masz tendencję do tycia, tak jak ten gość, jak lubisz i umiesz gotować, tak jak ten gość. Ja mam tendencję do tycia bez tego. No, znaczy ja też, ale jeszcze jak dodatkowo wiesz i umiesz robić jedzenie i ci w miarę wychodzi, to jest kapanie. Bo ja jeszcze mam dodatkowo trzeci problem do tego. Nie potrafię robić małej ilości jedzenia. Nie? Jak mam zrobić, nie wiem, dwie, trzy porcje, nie ma chuja. Jak widzę te przepisy, nie wiem, czytam sobie, Ania gotuje, nie? Czytam, patrzę, mówię, porcja na cztery osoby. Patrzę po tych składnikach i mówię, kurwa, przecież ja bym to sam ojebał, nie? Co to za porcja na cztery osoby? I zawsze robię razy dwa. Mówię, przecież się zmieści, nie? Mówię tam, a co tam jedna papryka, to on wie. Co tam 400 gram mięsa, tam 800, nie? Albo co tam dwa ząbki czosnku, tam cztery. I potem Magda słyszy panikę w moim głosie, jak coś gotuje, bo zgara zaczyna spierdalać, bo jest tego tyle, że wszystko uciekać zaczyna, nie? Tak jest, no. To ja na ten basen dymam codziennie. Po co ja dymam? No, wiesz co, zamiast iść na basen, to możesz sobie na przykład iść do, nie wiem, Selegorosa i kupić sobie fajne mięsko. Panda gra w hapta i gada, że zaraz by się dźwięki miksowały. To co? W hapta? Aha, okej. Okay. Ja jestem za gotowaniem analogowym, żaden Thermomix. Znaczy, Thermomix jest ułatwieniem, na pewno, nie? Także ja też sobie lubię samemu gdzieś tam pogotować. Ja uwielbiam, jak sobie na przykład, nie wiem, nic nie ściga i wiem, że sobie na przykład w piątek kupiłem przepisy, składniki. I w sobotę wiem, że na przykład robię coś, na co sobie kupiłem dzień wcześniej składniki. Wiem, że mam wszystko w lodówce, nic mnie nie zaskoczy. Na przykład, nie wiem, postanowiłem sobie, że nie wiem, w sobotę robię, nie wiem, bigos, dajmy na to, nie? I mam wszystko przygotowane, także sobota, punkt 11, cyk, idę sobie do kuchni, potostrzę sobie fajnie swój nóż ulubiony, przygotuję sobie wszystko na blacie, tu wiesz, pyk, piwerko, albo tam drineczek do gotowania, puszczę sobie jakąś tam muzyczkę na telefonie i tak wiesz, i sobie mogę tak na luzie, nic nie goni. Ja sobie bardzo lubię, to jest takie bardzo relaksujące. Ja gotuję, bo mnie to bardzo relaksuje, nie? Ale uwielbiam gotować w ten sposób, ale bardzo nie lubię gotować, jak wiesz, przychodzę głodny, kupiłem coś tam w sklepie, żeby wiesz, zrobić tak zwany MAF, czyli Mix All From Fridge. I wiesz, muszę na szybko nagotować, bo ja jestem głodny, Magda jest głodna, tu jeszcze w ogóle nic nie postawione i dopiero z roboty wróciłem, także tylko się umyć, od razu do kuchni, na szybko gotować, na głodnego. No to czegoś takiego nie lubię, nie? To mnie irytuje i w takich momentach Thermomix jest fajny, bo to nawrzucasz tam do środka, naciskasz guzior i wejbana, nie? I za godzinkę wcinasz zupę i nie robisz w tym nic. I do takich zastosowań Thermomix jest super, ale no tak, żeby sobie wziąć, popykać gdzieś tam w kuchni na luzaku, to,
To mnie to bardzo odpręża, nie? Kurwa. Ale mi... Uwielbiam w ogóle tę lokację, nie? Uwielbiam, jest tak fajnie zrobiona. No. Przez was to ja zaraz zacznę jeść. Ufek jak fińska gosposia gotuje dla całej armii. No, ja bym się jako kucharz polowy sprawdził, nie? Tym bardziej właśnie bigosy, grochówki. Ja uwielbiam gotować polskie jedzenie generalnie. Rolady, rosoły, jakieś tam fasolki po bretońsku, placki z gulaszem albo żur właśnie. No, najlepiej wychodzą zawsze polskie potrawy, bo ja wiem, jak to powinno smakować, no bo u mnie w domu też się bardzo często takie polskie standardowe potrawy robiło, nie? Kotlety mielone, czy tam po śląsku karminadle. To no, u mnie się zawsze takie coś robiło. Gdzieś tam, wiesz, zawsze kątem oka podglądałem, jak matka to robi. I moja matka bardzo dobre jedzenie robiła. Zawsze potrafiła bardzo fajnie gotować. Więc ja miałem dobry wzorzec, tak jakby jak to powinno smakować, nie? I moja matka też się nigdy nie bała tam testować, jakich smaków, jakichś tam eksperymentów, jakich coś zabrakło. To potrafiła tak dość sprawnie sobie jakiś zamiennik wymyślić i chyba po niej to łapłem, nie? Że faktycznie te gotowanie tak... O, i sosek nie wytrzymał. Ja. Że te gotowanie tak mi naturalnie bardzo przyszło, nie? Nie traktuję tego jako parówę, jako pracę, jako obowiązek. Dla mnie to jest bardzo przyjemne, nie? Pod warunkiem, że mnie nie ściga czas. To wtedy bardzo lubię. Po to ma się męża, że jak czegoś braknie, to od razu panda, nie chcesz piwka zero, a kupisz po drodze cebulę. Tak. No, co ja mogę powiedzieć? Znam to z autopsji. Magda robi dokładnie to samo. Że wiesz, a pójść po coś tam, a jak już pójdziesz, to odbierz paczkę z paczkomatu, kup coś tam, a może jakieś piwko, coś tam. Kobiece sztuczki, nie? Zawsze kurwa działają. Najgorsze jest to, że ja jestem ich w pełni świadomy, ale i tak zawsze działają, nie? To jest tak, jakbyś miał widelec w ręce i wiedział, że cię pierdolnie, jak wsadzisz do gniazdka, nie? I tak byś go wsadził. To jest dokładnie ten sam. Ta sama logika za tym stoi. Tak, to wiesz, Skryczek, to nie jest tak, że my nie jesteśmy świadomi, nie? To my jesteśmy w pełni świadomi tych sztuczek, tylko one i tak działają, no. Dobra, bo już telefon wali czosnkiem. To dobre wspomnienie. Generalnie bardzo lubię. Bardzo lubię zapach czosnku, nie? Czasami, jak są jakieś takie dania mocno oparte na czosnku, na przykład, nie, no, choćby wodzionka, albo, nie wiem, co tam jeszcze ostatnio takiego fest czosnkowego robiłem. W sumie nie pamiętam. Ale, no, jak coś jest dużo czosnku do kroju, na przykład, nie wiem, jakaś kuchnia azjatycka, albo tajska, albo ta nie tajska, tylko indyjska. Robisz jakieś curry, cokolwiek w tym stylu. Tam zazwyczaj też ja jestem w ogóle zwolennikiem siekania czosnku na drobno, a nie przeciskania. Wodzionka typowo śląska. No, a bardzo dawno nie jadłem. To wiem, że jest taki stereotyp, że na Śląsku się je głównie karminadle, żur i krupnioki. Ale no, i wodzionka naprawdę nie jest częstym, nie jest popularnym daniem, nie? To jest taki underground, bym powiedział, kulinarny, bo wszyscy kojarzą taką prostacką, no jak dosłownie wodę z chlebem. A to wcale nie jest woda, po pierwsze, bo to jest bulion z chlebem i do tego bulionu się też daje czosnek, właśnie tam kostkę masła, niektórzy robią na boczku w ogóle taką wypasioną, ale no ja zawsze robiłem na taką prostą, taką szybką wodzionkę, to robię właśnie na kostce rosołowej i na kawałku masła, nie? Jakąś tam łycha masła się do tego wrzucało. Plus starszy, taki już nie stary, nie spleśniały, ale taki lekko czerstwy chleb, taki zwietrzały, to on wtedy się nie rozpada tak bardzo w tej wodzionce i wtedy jest zarąbiste. No to jest bieda zupa, ale jest naprawdę mega smaczna. To jest tak, jakbyś do rosołu jeszcze docisła masę czosnku, nie? A ja uwielbiam w ogóle czosnek, cebula. No, także... Cebula fajnie pachnie, ale bardzo, bardzo intensywnie i zwłaszcza jak mówię, tak jestem zwolennikiem siekania cebuli, czosnku, nie przeciskania przez praskę, bo pierwszy mi się nie chce kurwa tego potem myć, jest więcej przecież roboty z myciem tej praski, niż jakbym miał to posiekać, a po drugie ten czosnek posiekany wygląda estetycznie niż taki zmemlany na taką papę, nie? Także no, uważaj, bo te zombiaki tutaj w ogóle mogą się do ciebie przystać, nie? One się na ciebie rzucają, jak cię złapią, to dość duży damage ci zadają. Mm-hmm. I jestem zwolennikiem siekania czosnku i po siekaniu czosnku, no,
Nie da się ukryć, no czas tak się klei, nie? Jak się go mocno sieka na drobno, to ten sok puszcza i on się mocno klei do palców, do noża, do wszystkiego. No i jak już palce tak fest nasiągną tym sokiem z czosnku, to one potem przez następne dwa dni kurwią czosnkiem. No nie da się nic zrobić, nie da się tego wymyć, to jest zapach nie do starcia z palców, nie? Także dużo siekanego czosnku to dwa dni wstecz mi się jeszcze przypomina, że coś siekałem, nie? Ale odkryłem ten czosnek, ale nie granulowany, tylko suszony. Po prostu już plasterki taki fajnie pokrojony. Turbo mega wygodne, nie? Super, bo nie musisz tego nawet smażyć tak naprawdę, bo on cały ten aromat tak jakby jest w tym czosnku już zachowany. I no, wiesz, smażysz sobie na przykład, nie wiem, szlisz sobie cebulę, dodajesz jakieś tam mięcho i mówisz, a to jest ten moment, zazwyczaj po cebuli dodałbyś czosnek, nie? A tutaj nie musisz tego ani obierać, ani siekać, ani nic takiego, nic ci nie śmierdzi, po prostu sobie trochę tej suszonej, trochę tego suszonego czosnku dodajesz i eluwa, nie? I święty spokój masz, nic nie śmierdzi ci czosnkiem, danie jest mocno czosnkowe, bo ten smak, ten aromat w tym suszonym jest zachowany. I no, spoko sprawa. W ogóle zdałem sobie sprawę, że chyba już od godziny pierdol o gotowaniu. Tak. Myślę, że jutro sobie poradzisz. Bieda zupa. No właśnie, teraz też siekam czosnek i się klei. I się kleiłem na telefonu. No. A czaty, macie też taki nawyk, że... Bo to się w internecie z tego śmieją, nie? Ale ja się zorientowałem, że tak robię dopiero potem, jak przeczytałem, że się ludzie z tego śmieją. Że faktycznie jest tak, że faceci w kuchni, generalnie jak coś kroją, jak robią coś w kuchni, to każda akcja, nieważne, posiekasz czosnek, opłukać nóż, opłukać palce, posiekasz cebulę, opłukać nóż, opłukać palce, posiekasz, nie wiem, pietruszkę, opłukać nóż, opłukać palce, nie? No co to bym my... dostał przy czymś takim? I właśnie nie wiem, czy ja jestem jakiś pierdolnięty i mam jakieś, wiesz, rwisy natręstw. No, a tam, że tam turbo mega od linijki, to aż tak się nie staram, staram się równo, ale żeby tak... Mega to nie. Ale ja coś posiekam, nie cierpię na przykład siekać czegoś i z resztkami tego czegoś zacząć siekać coś innego, nie? Że jak widzę, że ten dusz jest obklejony z czegoś tam, albo w ogóle, że mi się palce kleją z czegokolwiek innego, to jak mi się mieszają na nożu te smaki, to mnie już to irytuje, nie? Jedna z moich byłych... O chuj! Jedna z moich byłych... Miała tak, że do każdej nowej akcji brała świeży sztuciec. Kurwa, robi rosół i zmywania było jak za ten, jakby robiła wykwintne dania. No kurwa mać. No nie, aż tak to nie, ale wiesz, mam na przykład... Jak coś tam mam zamieszać, no to na przykład jeżeli będę to wsadzał do jakiejś tam, nie wiem, na przykład wziąłem łyżkę i nie wiem, wziąłem łychę masła klarowanego z takiego, wiesz, z takiego kubeczka, nie? No i ona jest gdzieś tam z masła, no to jak wiem, że będę to wsadzał do czegoś innego typu, nie wiem, do cokolwiek, nie wiem, majonez, dajmy na to, nie? No to nie wsadzę łyżki z masła do majonezu, bo ten majonez będzie potem zajebany masłem, mówię, to już mi rysę na czole robi, mówię, no nie mogę tak robić. I wtedy albo odkładam tą łyżkę na bok i używam jej do czegoś innego, na przykład, nie wiem, wsyp łyżkę soli, albo wsyp łyżkę, nie wiem, czegoś tam. No to wtedy takie łyżki po maśle na przykład używam, żeby tam sypać jakieś sypkie rzeczy, nie? Ale jak mam wtedy użyć innej łyżki, na przykład majonezu, to albo ją opłuczę i wtedy dopiero zanurzę w tym majonezie, albo użyję innej, nie? Masło w majonez włożę, ale odwrotnie nie, bo mi masełko ubrudzi. Nie no kurde, majonez, ja bym łyżką tak, biorę słoik kielecki i mogę ojebać jak jogurt, nie? To uwielbiam majonez. Pewnie bym się pożygał w połowie, ale jakbym się wyżygał, to bym zjadł drugą połowę. Uwielbiam majonez. I to w każdej ilości. Ja mam także ciągle moje ręce i jestem pierdalnięta na bank, no. Ja mam dużo dziwactw. Bardzo dużo. Ale trochę mniej niż kiedyś. Kiedyś było dużo gorzej, zwłaszcza z takimi nerwicami natręstnie. Wy byście się w kuchni dogadali. Nie to, co moi rodzice na święta. No. Nie, no. No, widzę, psy cię dojechały. No. Lecę mnie w ogóle dzisiaj porą. Kurde, jeszcze jutro delegacja od
Muszę być na siódmą już w robocie. Auto już mam podstawione, bo dzisiaj sobie odbierałem. I do Krakowa sobie jedziemy. Także chcemy zrobić szybką piłkę, przyjechać, odebrać, powiedzieć, bardzo fajna maszyna, wysyłajcie nam to, bardzo fajnie, bardzo fajnie. I chcemy spierdalać do domku, bo nie chcemy się tam siedzieć. Jakoś jeszcze jakby to było zagraniczne, to wiesz, żeby tam szło się pobujać. W Czechach na przykład no, można naprawdę fajnie zjeść, ale no, w Czechach można fajnie spędzić czas. Ale w Krakowie już byłem ostatnio tyle razy, że mi się nie chce. Co za maszyna? Maszyna do testowania takich urządzeń, które produkujemy na linii produkcyjnej u nas. Tylko jest nowy projekt uruchamiony i nowy rodzaj tych urządzeń. No i nowa maszynka do testowania tego, bo tam będzie ręczny podmontaż. Także operatorzy, operatorki sobie będą to tam dziubać w rękach. Jak sobie zdziubają w rękach, to wtedy na taką maszynę kładą. Ona ma kilka stacji, tak jakby kilka pozycji, na których ta o, ale uniknąłeś teraz wyjebania się z tego mostu. No. I kilka tych pozycji ta część sobie przechodzi. Jeżeli wszystko przejdzie, to dostaje grawerkę. Kurwa, co to było? A, cichuję. Idę po picie. No. Dobrze. Te chuje, które cię zastrzeliły z łuku, to one są też w formie przywłańców. Może sobie jako ducha ich przywłaśnie. No, także to jest tak zwany mechatester, ta maszynka. Tak. Ona jest wzorowana na innej maszynie, którą mamy w zakładzie. Cichuj to taki potwór. No, cichuj, bo przyjdzie lichuj. Mi się tak bardzo podoba level design w tym Elderingu. To jest wszystko tak fajnie oświetlone. To jest totalnie miejsce, w którym jakby ktoś, oczywiście jakby tam usunąć interfejs, postać, jakby ktoś zrobił takie zdjęcie, powiedziałbym totalnie, że to jest jakimś prawdziwym zamku, nie? Że to gdzieś faktycznie powstało. Jest tak ładnie, to światło tak miękko się kładzie na tych wszystkich kolumnach, te wszystkie załamania na tej kolumnie, na przykład ten blok kamienia między blokiem kamienia a blokiem kamienia. No pokazałbym wam myszką, nie? Ale nie widzicie mojej myszki. Tam się wszystko tak ładnie układa, albo te płyty na ziemi. Ten cień się kładzie tak miękko, tak naturalnie, że to jest no, poezja. I jednocześnie na przykład takie piękne granie światłem i cieniem i w ogóle super ułożenie tego tych elementów i w ogóle design ich jest przepięknie zrobiony. I potem pierdalno, popatrzcie na przykład jak wygląda krzywo ta pajęczyna po prawej od postaci Socka, nie? Wiesz, to wygląda jak wyciągnięte z PlayStation 2. I to jest taka cała masa takich bardzo dużych skrajności Elden Ring, nie? Na przykład same zbroje, miecze i tak dalej, wszystkie efekty czarów są przepiękne w tej grze, ale znowu niektóre potwory wyglądają jakby były wyciągnięte właśnie na PlayStation 3, PlayStation 2. Jakieś tam pojedyncze tekstury właśnie tych pajęczyn, albo niektóre, nie wiem, liście, albo tam trawa w niektórych miejscach wygląda tak paskudnie, że to jest straszne. No, ale klimacik jest taki. Ja naprawdę nie mogę, bo 21 czerwca wychodzi ten dodatek, nie? Do Eldena. No. Kurwice, już się nie mogę doczekać. To wtedy ty będziesz ogrywał Eldena, a nie ja. Ale ja mam Eldena tylko na PlayStation. A nie będę kupował drugiego Eldena tylko po to, żeby na piecu pograć. Chyba, że do tej pory sobie Grabera ogarnę, ale wątpię raczej. Dobra, to teraz ja sobie idę piciu naprawić. To teraz ja muszę mówić, tylko ja nie umiem mówić. Ja umiem patrzeć, grać, udawać, że coś umiem. No ty chujku. Ja się nie znam na gotowaniu, na życiu się nie znam. Nie mam fajnych historii z roboty. No, to byś mi zdziwił, jakbyś miał. Co? Nic, tutaj. Wróciłem, już się nie musi starać. No. Nie wytrzymałem, musiałem ojebać plasterek sera chociaż. Bo by mnie poskręcało. No kurwa, oni mają taki zasięg. Prawda. Kurwa macie, jeszcze muszę po papier iść, bo
To mi się śniło ostatnio, że byłem na konwencie. Pamiętam, że coś dziwnego się działo, ale już nie pamiętam co. Okej, okay, uratowałem. No kurwa. Nie starał się, podkabluje. To za oszukaństwo, że emotki na 24 tylko. A wiesz, bo teraz uwaga, fragment na autoreklamę. Emotki są dla subskrybujących bez ograniczeń, nie? Także polecamy sobie subika kupić. No, ale za punkty kanału tam też kilka bajerów dodaliśmy, nie? Także możesz na przykład Soskowi kazać te 10 pompek zrobić. Spierdalaj chuju jebany. No. I poza tym subujący mają dwa razy więcej punktów, nie? Także możesz kazać Soskowi robić pompki dwa razy częściej. Zobaczysz za rok z takimi subami, to będzie dojebane jak Mariusz Pudzianowski, nie? Będzie taki chodził. W ogóle widziałem streamy, na których często ludzie sobie robili właśnie takie ćwiczeniowe challenge z soulsami, że na przykład za każdym razem jak się wyjebali, robili tam, nie wiem, 10 pompek, 10 przysiadów albo coś takiego, nie? Pompki, no. A nie mogę po prostu raz umrzeć? Nie, to by było za łatwe. Ale myślę, że kiedyś będę na tyle dobry, żeby zrobić Deathlessa. Ale już Hitlessa to nie. Deathless to, wiesz co, DS1 jest dość proste do tego, bo możesz po prostu sforsować tą grę na Havelu, nie? Także jeśli o to chodzi, żeby tak po prostu się, znaczy trzeba oczywiście do tego Havela się dostać, a to jest, wiesz, połowa gry, no, nie? No właśnie. Ale no jesteś w stanie to zrobić, nie? Wiesz co, taką drogę, jaką przybrałeś przy tym pierwszym podejściu, tą kolejność, no to widziałeś, jaki to damage robiłeś tym bossom, nie? W momencie, jak się wybiera jednego z pierwszych bossów, właśnie Quelak, i idzie się na to wielkie bagno, no to napadnie, od razu dostajesz wielką pałę. Więc jeżeli od razu, od samego początku budujesz postać mocno na siłę, to z samego początku jesteś w stanie robić naprawdę kosmiczne obrażenia. Więc Deathless jest jak najbardziej do zrobienia na jedynce i nie jest aż taki ciężki. Nie mówię, że jest lekkim challenge'em, bo co to nie. Ale jest zdecydowanie łatwiej do zrobienia, według mnie, zrobić Deathlessa właśnie w DS-ach 1, niż w DS-ach 2, 3, Eldenie albo w jakiejkolwiek innej grze, nie? Bo no, jeżeli wiesz, jak grać w DS1, to one mają bardzo dużo ułatwiaczy, które są ci tą grę bardzo mocno ułatwić, nie? Ja jebie. No, oni są na każdy dystans grozi, nie? No, ale co, Gryczek, emotki eleganckie, co? Bo tu, powiem ci, siedziałem w sobotę, kurwa, 4 godziny chyba to cisłem. Ale się udało. A już byłem tak blisko, a najbardziej, to zaraz ci poślę, nie? Najbardziej, bo chyba z pół godziny jebałem się, żeby zrobić tą emotkę. Żeby tego Maxwell Cata zrobić. I oczywiście jeszcze się rozjebał, ale... Rozjebał się w taki śmieszny sposób, to już powiedziałem, okej, to niech będzie już taki rozjebany, nie? Bo ten gif mi sprawił tyle problemów, bo po pierwsze, można było go ściągnąć. Twitch ma ograniczenia co do emotek, że one mogą zajmować maksymalnie 1 MB. I ten gif nie ma wersji, która jest mniejsza niż 2 MB w internecie, po prostu jej nie ma, nie? Więc ściągałem tą 2 MB wersję. Potem ją konwertowałem na wersję poniżej 1 MB. Później wersja poniżej 1 MB miała nie była kwadratowa, a GIF, czy tam ikonka, która musi być idealnie kwadratowa, więc wtedy w edytorze musiałem przycinać, tak jakby kropować tego GIFa, żeby był idealnie co do piksela w kwadrat ustawiony. Jak był w kwadracie, już miał rozmiar, miał formę 1:1, to wtedy nie pasowało Twitchowi to, że było za dużo klatek animacji w tym gifie, więc później musiałem w innym edytorze obcinać co drugą klatkę, a to ich było chyba 160, także musiałem 80 klatek ręcznie wyklikać, które ukryć, tak żeby on tak jakby co drugą klatkę animacji miał. Potem okazało się, że co druga klatka totalnie rozpierdala tego gifa, więc potem musiałem obciąć tak jakby tylko ten jeden lub tego chwiania się tego kotka,
I to chyba było 20 klatek i wtedy dopiero jak to zrobiłem, to wtedy mogłem to wrzucić na weryfikację i musiałem jeszcze czekać, aż to zweryfikują, nie? Z tego co kojarzę, czekaj, bo nie chcę teraz, żeby się rozjebało, ale sobie zobaczymy nagrody dla widzów. Chyba to nie było to. Dajcie mi sekundkę, to wam zaraz powiem, bo Maxwella też ustawiłem. Bawi mnie w chuj ta melodyjka, która jest przy nim, nie? Nic na to nie poradzę, jestem prostym człowiekiem. I ta melodyjka. Żebyś sobie mówię, te motki, które są stałe, które nie ruszają, które są tylko jak motka, to zgadzam od razu. Ale wszystkie animowane to są do weryfikacji, nie? Także dopiero wysłałem mi na weryfikację. Jeszcze się zastanawiałem, czy mi tego Maxwella w ogóle wrzucą. Czy powiedzą, a nie, chujowa, fajnie, pół godziny poszło się jakoś. No, w każdym razie. O, okej. Okay. Puściłeś Maxwella, czy na razie tylko tego? Obydwie. Okej. Okay. Ale no. Tak, muszę przyciszyć. Bo cię przyciszyłem. To jeszcze raz. Gdzie tu jest... Ta muzyczka przy Maxwellu mnie tak kurwa gniecie, ona jest tak głupia, tak niepasująca. Maxwellu? To ten. Tak, Maxwell ten z schodkiem. Totalnie nie wiem co to jest za kod, ale spoko. Ja też nie, ale ryje mi beret bez... Także... A co tu się kur... Także Maxwell jest chyba do tego, do subskrybów, nie, do followów, nie? No, także polecamy sobie pierdalnąć followka. Czyńcie się takiego. Animacje będą odpalać. I do giftów mamy jakieś tam inne. Na Hype Traina też mamy fajny obrazek. Tak? Polecam. Faktycznie no. Siedliśmy w tą sobotę i tak trochę podziałaliśmy. Siedliśmy. Ja zagrałem. Tata i wszystko zrobił. A no, tam Sasak ogarniał te dotpeje. Tak. Jak się nazywają te serwisy? No. Tipli. O, właśnie, Tipli, że możecie bezpośrednio, bardzo ładna zbroja, uwielbiam w niej chodzić. Wygląda turbo fajnie, załóż sobie, jest bardzo lekka i no pięknie wygląda. To leci teścik. Słuchasz tekstowego komunikatu głosowego. No, dla tej kwoty system idą. Odczyta nazwę użytkownika. Można rzucić tam foska jakimś pieniądzem na chleb, bo na razie dogrywa. Chociaż w sumie tutaj prosiłem, mówi, że stłustnieje od Thermomixa. Dobra, chuja, nie rzucajcie mu. Ale subika możecie zostawić. Bo są emotki i można kazać mu więcej pompować. No i palepsza. Generalnie cała ta lokacja, ta akademia, bardzo mi się podoba, jest licznie zaprojektowana, jest całkiem mądrze zaprojektowana, nie robisz jakichś dużych backtrackingów i tak dalej, jest fajnie pozaplątywowana, także cały czas chodzisz i cały czas masz wrażenie, że czegoś mogłeś ominąć, że gdzieś mogło być jakieś przejście, zeskok, odnoga, cokolwiek i że mogło cię to ominąć, nie? Jest naprawdę mega dużo takich odnóg i chcesz być wszędzie, chcesz widzieć wszystko, nie? Ubierz sobie tą zbroję karińskiego. A, zapomniałem. Rycerza. Karińskiego. Ona jest bardzo lekka, także będziesz miał w niej najprawdopodobniej light role. I ona ma chyba dość duże odporności na magiczne. Także bardzo ci się przyda w tej lokacji, no bo NPC strzelają z magii, zresztą główny boss też będzie strzelał z magii, nie? No i wygląda, że... No. Nie, mam fat rolę. Tak? No popatrz. To jeszcze chyba nie jest fat. Ale pokaż mi jeszcze ekwipunek, bo ty, czy ty nie masz jakiejś kuszy ubranej? Zresztą wejdź w ekwipunek, to tam chyba powinno się pojawić. Masz faktycznie udźwig. Miałem. No, masz udźwig i masz duży ciężar. Włącz sobie jeszcze raz ekwipunek. I tak jakby na streamie to jest zaraz bezpośrednio pod twoim ekranem. Udźwig. Masz udźwig. No. I pod spodem 35... masz duży ciężar. No. I jak masz duży ciężar, to jest fat, nie? Także możesz sobie sprawdzić, na przykład, nie wiem, wciągnij sobie rękawiczki albo hełm i zobaczysz, czy się zmieni na średni.
No, jest średni. Także gdzieś tam na granicy jesteś, nie? Boże, nie wiedziałem, że mam takie ładne włosy. No. Także no, tu jest właśnie, w Eldenie jest bardzo fajnie to zrobione, bo od razu widzisz po samych statystykach, on ci takie by pokazuje, czy masz fat, czy mid, czy light role. I nie musisz się zastanawiać, nie musisz tego liczyć. Także zakładasz i widzisz, czy się zmieni, czy się zmieni, nie zmieni. To jest super. Bo w DS-ach 1 to nawet kurwa procenta ci nie pokazali, nie? Nie dość, że musiałeś wiedzieć, jakie są progi, to jeszcze musiałeś sam sobie policzyć, jaki jest procent z tego wszystkiego, nie? A tutaj pyk, widzisz light, medium, heavy. Kurwa! Myślałem, że to jakaś zjawa. No, a ci slalom wjebał na plecy. O! Jeszcze jednego słyszę. Ja już mam ostatniego Estuska. Niedaleko tam chyba jest ten. Ognisko. Czyli ognisko, punkt łaski. Do końca życia to będą ogniska. To już tego się z głowy nie da wyciągnąć. Nie? Tak, dokładnie. Dusza i ogniska. Jest uski. A tutaj inaczej się to nazywa? Flaszki chyba? Butelki szkarłatnych łez. O, nawet jest tam dole. Debil. No, ale ten, jak będziesz, jak się wypierdolisz, nie dobiegniesz do ogniska, to po prostu omijaj te zombiaki, nie? Leć od razu tutaj, bo jest dość fajna ścieżka i nie trzeba ich wcale klepać. Bonfire, no, ja w ogóle myślę, czy se nie zrobić, znaczy, czy se nie zrobić, wiem, że go w końcu zrobię, nie? Ale myślę, że na następnym tatuażu, jaki sobie zrobię, będzie cały taki gamingowy rękawek i będę chciał tam wcisnąć każdą jedną taką większą grę, taką, która miała jakieś większe znaczenie dla mnie, jakoś mi się turbo mega spodobała, nie? Super Mario, Pac-Man. Znaczy takich klasyków troszkę też, będzie właśnie Pac-Mana chciałem wcisnąć, ale przede wszystkim właśnie to będą któreś Soulsy, na pewno będzie któreś z Diablo, na pewno będzie World of Warcraft, na pewno będzie Bloodborne. Zelda właśnie wejdzie... Co to rozumiem, kurwa jest? Rozumiem, że Zelda ogólnie jako cała seria jest bardzo fajną serią, ale mnie ona zawsze omijała, nie? Za późno na nią trafiłem. Ja pierwszą Zeldę, jaką grywałem, to był Breath of the Wild. I no to była dobra gra, tylko ona już nie generowała we mnie tego ładunku emocjonalnego, nie? Że wiesz, jak ktoś grał w tą pierwszą Zeldę na przykład, no to grając w Breath of the Wild, on widzi, jaką ta seria przeszła drogę, nie? Że... jak ona wygląda teraz, jak wyglądała kiedyś i to był zawsze jakiś tam taki ładunek, nie? No ja tego ładunku nie mam, bo dla mnie pierwszą Zeldą było właśnie Breath of the Wild. No i jakoś tak, okej, gra bardzo dobra, nie powiem, że nie. Ale nie kupiła mnie, nie? Także no, na pewno będzie dużo Souls-like. Może nie kupiła cię, bo ty się nie kupił, tylko spiracił. Szachmat? Nie no, kupiłem. Nie, no, na Switchu mam. Na Switchu nie ma popularnej i... Pewnie jakieś tam metody ceny. Są, ale mi się już nie chce powiem ci piracić. To jest... Piracenie jest za bardzo męczące, nie? Znaczy, kiedyś piracenie było o wiele, wiele prostsze. O wiele bardziej proste od normalnego... I o wiele bardziej opłacalne też, nie? Tak, bo teraz tak. Gry są stosunkowo tanie. W porównaniu z tym, ile one oferują, to naprawdę nie są drogie. O kurwa, tu miałem chyba iść. No, no to działa na tej samej zasadzie co kołowrotek na bagnie Ukwela, nie? Masz tyle życia, że uważaj, nie? Bo takie kurwa skoki. Dla mnie też Breath of the Wild, ale w drugą stronę poszło już siebie. No, odkąd zarabiałem, też mi się nie chce piracić. Z tymi tanimi grami to bym nie przesadzała. Znaczy, okej, okay, na premierę one są drogie, nie? I są bardzo drogie. Niektóre nawet po 350-400 zł na premierę. To jest bardzo dużo jak za grę. Ale po pierwsze, biorąc pod uwagę, ile, że na przykład gry kiedyś kosztowały tam, nie wiem, 90-100 zł za oryginał, za nówkę, czy tam, nie wiem, gry Blizzarda na przykład kojarzy, że były za 120 parę złotych, nie? Tam około 130. No to te kiedyś 130 zł, to prawdopodobnie będzie miało bardzo porównywalną wartość do tych 350 teraz. Więc pod tym względem te ceny nie poszły aż tak bardzo do góry, a... No, także według mnie te ceny wcale nie są aż tak duże, a biorąc pod uwagę jeszcze ilość czasu, którą przy tej grze spędzasz, to też nie jest jakaś tam mega wygórowana cena, nie? Popatrz sobie, to jest bardzo dobre porównanie, na przykład, nie wiem, kino albo właśnie restauracja, nie?
Idziesz do kina i oglądasz film. No jeżeli idziesz sama, no to okej, okay, płacisz tam powiedzmy 30 zł za bilet, wsiadasz i masz 1,5 godziny. Za 30 zł masz 1,5 godziny zabawy. I to jest zabawa raczej nie do powtórzenia, nie? Ale zabierasz sobie jakiegoś, nie wiem, chłopa, koleżankę, kogokolwiek innego. No i już z 30 robi się tam, nie wiem, 60, 90 zł. I wtedy za te same 1,5 godziny masz... znaczy za 90 zł masz te same 1,5 godziny, nie? Więc ten przelicznik jest coraz mniej atrakcyjny, im więcej osób w to gra. A na przykład, jeżeli sobie siądziesz przed komputerem i nie wiem, ty, twój brat i tam, nie wiem, i ktokolwiek inny będzie jeszcze sobie też grał z tego na tym samym kompie, to grę kupujesz raz i 3 osoby, czy tam 4 osoby mogą sobie grać jednocześnie, na przykład za pomocą Steam Share'a, bo to możesz sobie łączyć te konta między sobą, nie? I no to wcale nie będzie tak jakoś bardzo drogo, bo biorąc na przykład takiego właśnie Baldur's Gate'a, trójeczkę, no to jest gra, która wyszła za 250 zł, także bardzo, bardzo dobra cena, przynajmniej na PC-cie była za 250. No i ona oferuje giga dużo, no w tym momencie, żeby was nie skłamać, aż sobie włączę Steama. I ile u mnie Baldur's Gate ma oczywiście to tam 90% z tego czasu naklikała Magda, nie? Także łącznie w tym momencie na moim Baldur's Gate jest 561 godzin za 240 zł. Także przelicznik ten czasowo-zabawowy jest no bardzo atrakcyjny. I no gry nie są wcale aż tak drogim medium, nie? W przeliczeniu na czas zabawy, który oferują, nie? Nawet taki Starfield, który jest no według mnie główny, no, według mnie to jest niegrywalne. Ale są ludzie, którym się podoba, no to z tego Starfielda grają tam powiedzmy 20-30 godzin, nie? I no okej, okay, no to jest dalej, mimo że ta gra według mnie nie jest wcale dobra, to komuś może się podobać i on spędzi przy tym 20-30 godzin przy grze, która jest co najwyżej przeciętna. I no 30 godzin za 200 to jest porównywalna cena z ceną biletu, nie? Za 1,5 godziny za 30 zł. A dodatkowo tą grę już masz, przypisaną do biblioteki, i możesz ją na przykład szerować sam z kimkolwiek innym, z którym sobie dzielisz bibliotekę Steama, nie? Więc to dobra opcja. A poza tym, i mówimy tutaj cały czas o w miarę opłacalności gier, które są nowe, z scenami premierowymi. A gry bardzo szybko teraz są na wartości i bardzo szybko trafiają do jakichś bundli, można je na jakimś instant gamingu kupić, czy na innych portalach, nie wiem, na Nexusie, na Gogu są masa promocji. Pozdrawiam Nexus Live. Tak, pozdrawiam Nexus Live. I no, jest bardzo dużo innych alternatywnych źródeł, gdzie można te gry tanio kupić, nie? Albo na przykład używki w wersji tych fizycznych, na przykład na PlayStation czy na Xboxa, to już w ogóle wychodzi tanio, bo kupujesz tą grę, nie wiem, za 200, kończysz ją i możesz ją sprzedać tam, nie wiem, za 180, także fizycznie, tak realnie ta gra kosztuje cię wtedy 20 zł, nie? Więc to już w ogóle abstrakcyjnie koszt się zmniejsza, nie? Nie, graczom mówiłem zawsze, że gry to interaktywne książki. No tak, są takie zdecydowanie. Są oczywiście takie, które nastawiają tylko i wyłącznie na, wiesz, mechanikę, na fan z gry, nie? I to są takie gry typu, nie wiem, Doom, albo no takie po prostu nielubiące fabuły. Nie wiem, Diablo też bym do tego troszkę podciągnął, te wszystkie action RPG. Są takie gry, które one ci mają sprawić po prostu przyjemność samym mechanikom, samym kombinatorykom, którą ci oferują, nie? I albo po prostu jakąś tam turbo mega dobrą animacją, która wywołuje aż ciary, nie? Albo muzyką, czymkolwiek. Także, ale są też takie gry, książki. Właśnie tam, nie wiem, te wszystkie The Last of, nie The Last of Us, tylko The Last of Us. Walking Dead na przykład od Telltale'a. W ogóle wszystkie gry od Telltale'a to są takie interaktywne książki, filmy. No żeby daleko nie szukać, Disco Elysium, to jest dosłownie książka interaktywna. No. Te wszystkie Baldur's Gate'y, może te pierwsze dwa troszkę mniej, ale na przykład trójeczka to jest totalnie książka. Pillars of Eternity, no jest Divinity Original Sin, jest bardzo dużo gier, które są taką książką z dodatkiem mechaniki, nie? Tormenty właśnie, no Tormenty. Icewind Dale, Dungeon Siege, no chociaż... Co to są Tormenty? Troszkę. Czekaj, Torment, kurde z tym typem. Planescape Torment? Tak, no. No to była jedna część, a nie Tormenty. Planescape, no tak, ale tam nie wiem, Fallout też może być totalnie uznawane za w zasadzie książkę
bo no, on ma bardzo dużo wątków i możesz sobie totalnie rozwijać tą fabułę tak jak chcesz, jak sam, nie? Więc to jest książka, która jest interaktywna i dodatkowo ma mechaniki gry. No, Gothic w zasadzie, tak, mimo całej mojej niechęci do Gothica, Gothic też ma fabułę dobrą, nie? Ona jest usytuowana w takim... Ona ma swój koniec, ma początek, ona jest jakoś, nie? Ona oferuje coś graczowi. Nie jest taki kolejny bezpłciowy produkt fantasy jak wszystkie. On ma jakiś tam swój dość unikalny klimat. No i co bym o Gothicu nie mówił, to nie można mu tego jednak odmówić, nie? Tides of Numenera? Tak. Numenera to jest nazwa tego tej krainy z Planescape Torment. Planescape to jest nazwa całego świata. Okay. To jest też jedna z takich gier, które sobie pluję w brodę, że nie grałem. Bardzo dużo nie się gdzieś tam naczytałem, wiesz, naoglądałem tych wszystkich mechanik i jakieś tam recenzji po latach. Ja do nich kurwa dojść nie umiem. Co to kurwa za stwór? Ja jebie. Tego się nie spodziewałem. O chuj, dobre. W pewnym momencie ten słój, spotkasz jednego słoja, który utknie, utknął w glebie. W sumie jak chcesz, mogę ci pokazać nawet, gdzie on będzie. I on bardzo dużo ma wpływ na fabułę, znaczy ma swój wątek fabularny, powiedzmy, nie? Ten słój nazywa się Aleksander i chylę czoła przed polskim tłumaczem, bo no, przetłumaczyli go jako słojownik Aleksander. O. To jest wojownik swój, więc został słojownikiem. Mówię, no kurwa, czysty geniusz. Za to ten gość, który to wymyślił, powinien dostać pierdoloną podwyżkę, nie? I to nie taką inflacyjną 5%. To było czysto genialne posunięcie z tłumaczeniem. No, chylę czoła, a mam co chylić. Aleksander the Great. Nie, the Great. Aleksander Jar. Ten ringer. Prawie jak rycerz z garnkiem. No, tylko że on jest dosłownie garnkiem, nie? A, Iron Fist Aleksander. On ma, tak jest jego pełne imię. Iron Fist? Tak. I on właśnie prosi o pomoc w pewnym miejscu. Jest po prostu wkopany w glebę. I woła cię, żebyś pomógł mu pierdalnąć mu w dupę dosłownie. I ładując mocny atak i go zaatakując od tyłu, powiedzmy, mocnym atakiem, no to wtedy on z tej ziemi wyskakuje. No i wiesz, i możesz go potem tam spotkać w kilku miejscach jeszcze w fabule, nie? Bardzo, bardzo przyjemna postać. Strasznie lubię Aleksandra. Jedna z moich ulubionych postaci w tym Eldenie. Aleksander mi się zawsze kojarzył z tym rycerzem cebulką. Nie wiem, jakiś taki totalnie wipe mają podobny, nie? Tak, niby pierdoła, niby taki grbasek, ale tak mówi sobie w sumie po poziomu, nie? A w ogóle jak się kończył wątek rycerza Cebulki? Wiesz, to nie... W jedynce nie wiem, nie mam pojęcia. Nigdy nie robiłem jego questline'a w jedynce. On się później pojawia w tym... Obok Quellak. Obok Quellak. On się później jeszcze pojawia w Fortece Sena, z tego co kojarzę. Jakbyś tam później tak, się wdrapiesz na wcześniej. Górę. Tak. Ale przed Fortecą i chyba w Fortece też się gdzieś tam dalej pojawia. I w sumie, kurde, aż tego zgooglam, gdzie on jeszcze się pojawia. Onion Knight. Sigmeier się nazywa. Zawsze ładnie to imię. A ja taka pierdółka, ale taki bardzo przyjemny paś. First Encounter naprzeciwko Fortecy Sena. Second Encounter Inside Sen Fortress. Tak. Trzecie spotkanie będzie w zamku w Anarlondo. Na tym takim, no, na dachu z tymi srebrnymi rycerzami. On cię tam poprosi, żebyś mu pomógł się tam przebić, nie?
Czwarte starcie. After beating Anar Londo, acquiring Lord Vessel, po powrocie do Firelinka. To tego już chyba nie miałem. Że on będzie siedział przy ognisku. Mm. Jak z nim pogadasz i zabiłeś obydwa dzwony w Fortress, ten w Sir Fortress i w... If you rang both the bells to open Sir Fortress, ok, to jak powiesz mu, on coś tam pogada, jak mu powiesz tak, to on ci da spela, takiego całkiem fajnego, znaczy spela cud. Mm-hmm. I jak z nim zagadasz, że jeszcze raz tak, to on wtedy pójdzie do Blighttown. Mm-hmm. I później jak wrócisz do Firelinku, to zauważysz, że już go nie będzie. Pójdziesz później do, właśnie do bagna na Blighttown. Potem idziesz do Great Hollow. Będzie stał na mojej wyspie. Będzie spał, więc mówisz, gadasz z nim dwa razy, się budzi. Oh. Będzie cię pytał o purpurowy mech. O, bosik, no. On strasznie mi przypomina Sifa z jedynki. Bardzo no. Mocno ten mów plus spele, nie? Także to jest taki Sif na sterydach troszkę. No. I co? Aha. I potem udajesz ten mech. Potem ci daje jakiś tam Pierce Shield, nie wiem czy to jest spell, czy jakiś... Aha, po prostu chyba tarcza. Jak coś, to jest 22. Okej. Okay. I jak mu jak da ci tą tarczę, to potem cię prosi o to, żebyś znalazł jego córkę w archiwach. Od tego, kurde, nie, Osirosa, od Sifa. Nie Sifa, kurwa. Seta. O. Nie, nie, nie. Crystal Cave, Multiple Blue Crystal Golems. No i jeden ze złotych golemów tam w archiwach jest właśnie tą jego córką zaklętą w tego golema. I potem z nim gadasz, mówisz, że tak, że jesteś od jej ojca. Wracasz do Firelinka. No i tam sobie znajduję swoją córkę, nie? I potem jeszcze możesz znaleźć Sigmajera w Los Izalith. Aha, i tam masz potem trzy endingi dostępne w tym momencie. Jak wykonasz te wszystkie questy od niego, to w Los Izalith masz trzy questy. I pierwszy to jest tam... Zależy... No dobra, to ci już nie będę spoilował. To jak będziesz chciał, to sobie przeczytasz, bo też nie wiem, to z czatów jeszcze sobie to czytał. Nie no, czytaj. Czytać, okej. No. A bo kurde, czekaj, bo tutaj czytałem wiki z tego, z Dark Soulsów i nie czytałem czatów. Musisz iść się ogarnąć. Nie gotuję więcej z wami, wszystko dwa razy dłużej. No. Ale ile radochy to gotowanie sprawia, nie? Co prawda mi radochy będzie potem czyszczenie tego telefonu śmierdzącego czoskiem. Ale no. Jak pewnie zauważyłeś, rozbijanie tych słojów powoduje, że wypada z niego taki czerwony glut. Mm. Po bitwie z Radanem dowiesz się, co to jest za glut i dlaczego te słoje zbierają ten glut. Jest to dość dziwne, ale ma to na swój sposób trochę sensu, nie? Znaczy... Według słoiów ma to sens, no ale słoje są zaprojektowane tak, żeby trzymać coś w środku, nie? Także też nie wiadomo, na ile to jest fakt, a na ile mi się coś ujebało w głowie. Czemu ja nie mogę tego czaru użyć? Którego? No mam tu z lewej czar. Nie używasz czaru, tylko używasz dzwoneczka. Chyba? Dzwoneczka? Tak mi się wydaje. Jakiego dzwoneczka? A nie, dobra, bo to jest po prostu miejsce, w którym nie możesz ich przywołać i to jest tyle. Jak będziesz mógł ich przywołać, to się zmienią na taki jasny. A dlaczego nie mogę ich przywoływać w takich miejscach? Nie wszędzie możesz. To są wskazane lokacje, w których możesz ich przywoływać. Na przykład areny z bossami,
Albo jakieś tam trudniejsze areny, takie wiesz, na mapie, nie? Ale nie wszędzie. Dobra, panowie, uciekam. Dzięki za miły wieczór, miłej gry i do usłyszenia. No, cześć, siemanko. Dzięki za odwiedziny. Powiem się kluczak, top 1 dzisiaj byłaś na czacie, nie? Bo only jeden. No. Reszta czatów. Ja was widzę, nie? Ja widzę te 4 osoby. I tylko Kuliczek dzisiaj pisał. Także pompa, no. Masz specjalny emotek do ciebie, proszę bardzo. Trzęsę się pipo. No i tutaj jest bosik. Właśnie jeden z tych teoretycznie dodatkowych. Aha, nie, to jest jeszcze ten. Dobra, już myślałem, że tam dalej do Renali przeleścia. No. Elmo też mi się bardzo podoba. Chyba, że nie jest animowany, ale znajdę w końcu animowanego i też go dołączymy. Z Sifem grałeś, to moveset grasz. Mówię co? Moveset grasz, tak. Moveset znasz, więc nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu. Po prostu nie naparzaj go na tempo popysku. Będzie bo grasz jak na hawla, nie? Także musisz sobie uświadomić, że jesteś w tym momencie strasznie papierowy. Nie masz ani talizmanów, ani zbroi, ani niczego innego. Co nie, no mam jakieś 2 talizmany. No, ale na pewno nie te optymalne, które byś chciał, powiedzmy, pod swój build używać, nie? Więc nie graj chciwie, zwłaszcza, że masz lekką zbroję. Także twój pojs jest bardzo daleki od tego, co znasz z hawla. Nie warto, nie? Najlepiej po prostu delikatnie, ostrożnie. Dwa ataki, odskok czy tam sprint poza zasięg, wyczekać na okienko. Najlepiej właśnie wyczekiwać tych momentów, kiedy on robi ten skok, bo wtedy widzisz mniej więcej, w którym momencie on wyląduje. Jak on wyląduje, biegniesz, czy tam rolkujesz w te miejsce. Znowu 2-3 liście w pysk. I no tak się tam żyje na tej wsi, no. No. 2 godzinki, 19 minut dzisiaj, no. Bardzo szybko poszło, z czego z 1,5 godziny pierdoliłem o jedzeniu. Paweł Fówka Okrasa. Oglądasz w ogóle jakichś takich twórców gastronomii na YouTubie? Czy tam nie, ja nawet Pawła Lolocha nie umiem w antyradiu słuchać. No kurde, słuchasz radia. Te chory pojebie. Nie potrafię zdzierżyć. O ile właśnie kiedyś antyradio było naprawdę fajnym radio, nie? Bo i muzyka była taka cięższa, powiedzmy, niż te wszystkie RMF-ki i inne taki szajs popularny. To i muzykę puszczali jakieś fajne. A, Kliczek jeszcze ghosting robi wizę. Makowicz to skarbuj. Nie mam jak. Kliczek, bardzo polecam stronę na Facebooku. Jest page specjalny, który się nazywa Pan Robert Makłowicz jest najpiękniejszy. Polecam z całego serduszka. Śledzę codziennie nowe pościki i czyste złoto tam się pojawia, nie? Warto sobie obserwować. No, i do czego ja nawiązywałem? Bo tak pan Robert mnie rozkojarzył. Aha, o Antyradiu. No, że kiedyś w Antyradiu była ta muzyka taka troszkę cięższa, wiesz. Dało się tego naprawdę bez bólu zębów słuchać, nie? Były oczywiście reklamy, ale tam zawsze chyba po 22 czy tam po 23 była rzeźnia i tam reklam nie było prawie wcale. Na szczęście w końcu skończyli ten... Po 22 chyba już nie było żadnych głupich audycji, także nic nie gadali. Po prostu była piosenka i tam nie wiem, 4-5 piosenek, takich klasyków rockowych, metalowych i ten... Kurda, czemu on mi nie skoczył? O 4-5 piosenkach tam była jakaś przerwa reklamowa. No kurde! No i znowu się kilka fajnych kawałków pojawiało. Grasz bardzo, bardzo, bardzo agresywnie. I robisz tylko rolki do tyłu. No, nie idzie dzisiaj celowanie. Ale to nawet nie było. No dobra. 2-4 uniknąłeś.
I co? I mówię, no właśnie tam 4-5 piosenek. I potem była jakaś tam faktycznie jedna-dwie reklamy, ale potem znowu leciały 4-5 piosenek z rzędu. Żadnego przerwania, jakimś pierdoleniem. Przede wszystkim gastrofaza, jak mnie drażniła gastrofaza w Antyradiu. No. Nie cierpiałem tej audycji. Nie wiem, że ten gość się wypowiadał w taki sposób, nie ja mam wrażenie, że on się dotyka w czasie tej audycji, nie? Ja mówię, można mówić o gotowaniu w ciekawy sposób? On, jak ja go słuchałem, czyli Paweł Loloch, to myślałem, że to jest taki gostek z dużym bebechem. A to jest kurde, może nie przypakowany, ale takiej zdrowej postury ziomek. Takiej normalnej, zdrowej, nie że... Ale strasznie. Gastrofaza to jest najgorsza audycja, jaką w życiu słyszałem w radiu. Nie? Ale wiesz, że to jest w tej chwili chyba najdłuższa audycja, jaką nadal nadają na Antyradiu. Tak, tak. Tylko, że mówię, ja jestem absolutnie zaskoczony, bo według mnie tego się absolutnie nie da słuchać. Nie? Jest, mówi w strasznie wkurwiający sposób, ma bardzo irytujący głos, w ogóle nie radiowy. Ja mam nie radiowy głos, ale ja nie muszę mieć radiowego głosu, ja mam radiowy ryj. I to jest absolutnie wystarczające. I poza tym ja sobie mogę, wiesz, jakieś tam jakieś DSR-y, coś tam moje faflunienie, mogę sobie gdzieś tam skorygować troszeczkę jakimiś filtrami. No ale w radiu przecież oni mają masę sprzętu, masę filtrów, masę wiedzy i umiejętności, żeby to poprawić. On ma taką wkurwiającą manierę po prostu, nie? O, że się było mieć. A wpisz sobie Paweł Loloch wyszukiwarce grafiki, zdziwisz się. Taki twarzy podobny zupełnie do nikogo. Taki trochę karolakowy się wydaje. Albo takie zdjęcia trafiłem. Co gdzie? Wyobrażałem sobie go na dużo bardziej wkurwiającego. Wyobrażałem sobie jakiegoś takiego... Znasz tego gościa z kuchni Lidla, tego łysego, co ciastka robi? Nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale tak Okrasa właśnie. Nie Okrasa. Okrasa to jest ten główny. Czekaj. Łysy z kuch... Wyses Brothers. Wyses z kuchni Lidza, na pewno zajdzie. Dużo memów o tysie kremowe na przykład. Ale to polecam sobie zgooglować, polecam sobie wpisać Wyses z kuchni Lidla i drugi, znaczy pierwszy obrazek, jaki mam, to wyskoczy. To jest taka mała gównoburza, która się tam pojawiła. Jak on się nazywał? Pisz po prostu kuchnia Lidla, to ci wyskoczy. No ja go widzę jego twarz, ale kurwica, no nie potrafię. Czekaj, dobra. Czekaj, tu wchodzimy, pyk. Wchodzimy na YouTube. I na YouTube, jak się ten typ nazywa? Kurwa, jak ja nie lubię. Ale, no nieważne. W każdym razie, ja sobie zawsze tego właśnie z gastrofazy wyobrażałem, jak tego łysego z kuchni Lidla. Strasznie wkurwiająca maniera, właśnie on gadał w taki, taki totalnie wyrafinowany sposób, a on pierdolił takie kocopoły momentami. Tak. Strasznie się tego naprawdę, uszy mi krwawiły, miałem ochotę sobie acze do uszu wlać po tej audycji, także i jeszcze co gorsze, ta audycja trwała kurwa godzinę, nie? Nie dało się tego przeskoczyć i to jeszcze w jakichś takich porannych godzinach, więc jak jechałeś do roboty, czy tam w okolicach jakiejś tam roboty się poruszałeś autem, to musiałeś tego kurwa słuchać, koniec, kropka, nie? I strasznie mnie to drażniło, ale Antyradio właśnie sobie kilka punktów mnie nabiło tym, że były te rzeźnie po 22, 3, nie wiem. No i to było wtedy fajne, nie? To mi się podobało. Nie wiem, czy rzeźnie dalej się kultywuje w Antyradio, ale to było zdecydowanie coś, co mi to najbardziej do gustu podpadło, nie? Że jak już w końcu puszczali tą muzykę, oprócz tych 14 godzin reklam, to, no, to leciała fajna, nie? Titek, chodź tu. Chodź się upomina, że czas skończyć. Tyle? Aha, bo my dzisiaj troszkę wcześniej zaczęli, okej. Okay. Mówię, kurde, 2 godziny 26. No już, no chodź, tak. Chodź tu. Zobaczę, no. Przyszedł gość. Streamujemy w trójkę teraz. Patrz, jaki pierdolny pies. I nawet co sobie przywołał 3 kolejne psy. Już się nie chcę przytulać. Ale tak ładnie patrzyła w obiektyw.
Teraz się całkiem dobrze idzie. Pewnie zaraz pierdol dostanę się, to powiedziałem. Urwa, co to za czar? Te miecze takie, które się tworzą? Nie, taki jeden pierdolny ten. Mhm. Ale te miecze to też jest mega wkurwiające. No jest, ale dość łatwe do uniknięcia. Po prostu musisz biec w odpowiednim kierunku, nie? Nawet nie musisz się rolować, po prostu biegniesz. O, i widzisz, teraz przestałeś polegać na wymianach. Teraz bardzo fajnie sobie radzisz, bo robisz uniki. Czekasz na okienko. O chuj. I robisz atak. Z prawej mam Discorda, na którym widzę, jak Sosa gra, tak powiedzmy trochę bardziej świeżo. No, mniejszy delay mam, ale sobie nie spoileruję. Patrzę tutaj, bo tu jest, to są większe emocje, nie? Tutaj ja mogę sobie zaspoilerować, co za chwilę będzie, czy się wypierdoli, czy nie, ale nie patrzę. Bo tak jest, no, Eldenik, w ogóle wszystkie Soulsy, to są emocje, nie? To są gry, które chcąc, nie chcąc, będą wywoływały emocje. Kurde. W większości negatywne. To racja. No, ale patrz, jak fajnie poszło dzisiaj. Pa, no, cyk. 15% mu zostało. Mm. I teraz było bardzo fajne podejście, bo nie szedłeś na tempy wymiany, tylko robiłeś uniki odpowiednio do ataków. Nie zawsze w timingu, ale robiłeś odpowiednio uniki do ataków. I widziałeś. 15% hapsa mu zostało, nie? No. A ja w ogóle dzisiaj jeszcze guziora nie wcisłem, ty. Pa. Pyk. I co wy na to, czaternia, żebym reklamę sobie pierdalnął, co? Walimy reklamę, soku? A walni! I tak nikt tam nie patrzy. Nie, nas czterech widzów mamy, także nie wiem, czy ich nie przesłyszymy. Czaternia, jest was czterech. Jeżeli ktokolwiek z was napisze nie dla reklamy, to nie włączę. Ale... Liberum veto. Tak, to jest szantaż. Musicie nabić statystyki w wiadomości na czacie. Ale wiesz, co jest najzależniejsze? Jeśli nikt nie napisze nie, to oznacza, że nikt tego nie oglądał. I nawet nikt reklamy nie zauważy. Ciu. To jest szantaż. Trzeba w jakiś sposób. Tu, wiesz, to musi być balans, nie? Chyba, że nas jakieś boty tylko lurkują. Ale ja mam streama tylko raz włączone i to na menadżerze transmisji, także menadżer transmisji chyba nie nalicza się jako oglądający. Ty masz podgląd normalnie na Twitchu? Czyli ja. Też przez menadżer? Menadżer. A, no to menadżer nie powinien nabijać wyświetleń z tego, co kojarzę. Także ktoś se ogląda i nawet na czacie nie napisze nie. Tak mi smutno teraz. Naprawdę to nie. Ale fajnie, no. W ogóle Rudy Wilk Radagona. To jest... Radagon to jest jeden z tych najważniejszych bóstw, powiedzmy, nie? Ten ojciec całej tej religii, powiedzmy, o, może nie ojciec religii, ale jeden z... Kurwa! Dwóch, 15 000 ekspa poszło się jebać. Jeszcze zdobędziesz tego w ciule. Nie ma co się stresować. Tak jak w religii chrześcijańskiej masz Trójcę Świętą, to tu było coś w rodzaju Dwójcy Świętej, nie? Właśnie był Radagon i Marika, którzy stworzyli cały tam poczet bogów, czy tam półbogów, nie? Czy jakaś laska i jej pies? I tak, i nie, bo Marika była jednocześnie Radagonem. Tak jakby to był Bóg w dwóch postaciach, dwóch płci. I on sam z sobą tak jakby zrobił potomstwo. Nie pytaj. To był kurwa Kosi. Spoko, to był Kosi Mazaki i ten, przy egipskim to nic... Nic takiego złego nie jest. Wierzę, jaki jest początek świata w egipskim mitologii? Nie, w egipskim chyba nie. Ten główny bóg, chyba Ra, no. Się spuścił i z tego powstała Ziemia. Mhm.
Ale to w ogóle w mitologii nordyckiej też jest dość popierdolone to wszystko, nie? Że byli jacyś giganci, tych gigantów ktoś tam zabił i na przykład z ich kości powstały góry, z ich rzęs powstały drzewa, z ich krwi powstały rzeki. No kurwa, co, gdzie, dlaczego? Tyle pytań i tak mało odpowiedzi. Także, no, mitologia nordycka jest mocno pojebana, ale jest całkiem śmieszna, nie? Na przykład, wiesz, tam młot Thora ma taką krótką rączkę, dlatego, że Loki trollował kowala, który tam wykuwał ten młot dla Thora. No, tak jest głupot, nie? Bo mu się nudziło. No. I trollował to właśnie tego kowala, chyba właśnie Tyra. I Tyr był tak wkurwiony, bo Loki się zmieniał w cokolwiek, nie? W jakieś tam żyjątka, mógł zmieniać płeć w ogóle. I zmienił się w muchę i wkurwiał właśnie tego kowala, do tego stopnia go wkurwił, że zapomniał zrobić dłuższą rączkę. I dlatego młot Thora był taki upośledzony, nie? I dlatego miał taką krótką rączkę. Także Loki to jest moje bóstwo mentalne. For the lols, nie? Trolling jest sztuką i on to robił całą swoją mitologię. Dobra, to co? Ostatnie podejście. Kończymy strumyk. Mamy no, 20 po. Też mnie to już trochę męczy. W ogóle czaternia? Prawdopodobnie. Ja mówię na 100%, także nie szykujcie się. Nie bierzcie L4. Ani urlopów na jutro. Ale prawdopodobnie jutro... Ani nie idźcie oddawać krwi, żeby sobie pograć w Diablo. No, nie no, krew możecie oddać. Nie? Polecam serdecznie. Ale prawdopodobnie jutro sobie zrobimy jakiś strumyk ze Last Epocha. Prawdopodobnie będzie to strumyk solowy. W sensie będę sobie grał ja. Socek może się tam dołączy, jak stwierdzi, że mu się jednak spodobało. Ale z tego co mówił, to jakieś inne tam plany ma, więc raczej nie. No, to było szybkie podejście. Także tak powiedzmy na 50% przygotujcie się, że jutro jakiś streamek będzie. Pewnie też jakoś tak 18-19, może troszkę szybciej sobie zrobimy. No. No, także co? Kończymy. Ja już mam dość. Dobra, no to co? Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Jeszcze rajdzik jakiś. Kurde, nie mam Velori tutaj. Kogo możemy... Opa, Kiszok. Rajdujemy Kiszora. A pierdzie, ty rajdujesz czy ja? Bo... No to ja już robię, rajzik. Dobra, to rób. Dobra, no to co? Rozpocznij rajd. Hop. No, to pa, pa. To dzięki wszystkim, pozdrówcie Kiszora i... Ale chwila, on rajd jest jakiś, co? Chyba się nie udało. O nie, no to dobra, kurwica. Musiał wyłączyć. To jeszcze raz, kto tam? To Piotrek Maciejczak, proszę bardzo. Do Piotrka lecimy. No. No to co, rajdzik, hop. Ty też znowu unraid, też się nie da. Oj, nie to. To jedziemy w dół. To co, do wnuczka. 38, to się powinno udać, nie? Uda się? Dobra. Udało się. Jeden viewer. 5 sekund. Unraid. Dobra, co? Ty, co jest kurwa nie tak? Nie wiem, to może ja spróbuję. No, spróbuj, bo nawet wnuczko mi wyjebało. A tam się już powinno dać. I... No, u ciebie elegancko idzie. Nie wiem. No, też nie wiem, o co dobra. Tutaj chodzi. No, to dzięki za dzisiaj. Na razie, no. Cześć. Pa, pa.